Witam Was, moi drodzy, serdecznie z tej strony You Can, a to kolejny odcinek z Fishing Planet, który śmiało można by zaliczyć do takiej kategorii wyzwań od widzów. No tak, moi drodzy, w poprzednim odcinku, który nagrywałem, odcinku jak złapać nazwanego przeze mnie szczupako tygrysa, padł taki komentarz, a ja powiedziałem zresztą takie słowa na odcinku, że można by spróbować zapełnić siatkę szczupakami na Saint Croix w Michigan. Widz napisał: podejmuj wyzwanie, więc okej, moi drodzy, podejmuję wyzwanie, choć jest to dla mnie wyzwanie, powiem szczerze, z góry skazane na porażkę przy siatce 600 kg. Postanowiłem założyć haczyki 7-0 i żywce shiner, 7-0 duże minogi, 7-0, 10-0 i żywce shiner, 10-0 i duże minogi, wspierać się również przynętą na golema. No zobaczymy, no gdzieś myślę, że te 5-0 wcale lepiej nie dadzą haczyki w tym przypadku, żeby tą siatkę zapełnić. Bardziej bym się jeszcze zastanawiał, drodzy widzowie, nad tym, czy w ogóle wszędzie dziesiątek nie założyć. Ale myślę, te 7-0 i 10-0 będzie ok. Mieszane wędki. Na pewno będzie to odcinek trudny. Tak to powiem, śmiało mogę powiedzieć, że będzie to odcinek trudny, chociaż niby niemożliwe nie istnieje, ale będzie to trudne. Zaczniemy sobie łowić na pomoście, oczywiście przesuniemy czas na słoneczko, no żeby to było jakoś miarodajne, aczkolwiek ja nadal uważam, że to jest trudne, na pewno trudne zadanie. Gdzie my tu mamy słoneczko? Następny dzień od rana mamy słoneczko, mam nadzieję, że mnie tutaj Fishing Planet nie oszukało, bo czasami oszukuje z tym. Ale nie oszukało, mamy słoneczko, 5 rano, no nic, zaczynamy łowić. Drodzy widzowie, tutaj sobie czat wyłączę, pozdrawiam wszystkich obecnych na łowisku. Sorry panowie, muszę czat wyłączyć, żeby skupić się na odcinku, także z góry sorka, jak nie odpisuję. Będzie to odcinek, który na pewno będę co jakiś czas pauzować, no bo to zajmie troszkę czasu. Jak widzicie, siatka 620 kg, no to jest wręcz dla mnie niemożliwe i ustaliłbym zasady tego zapełniania. Mówimy oczywiście o zapełnianiu szczupakami. A więc do dyspozycji mamy szczupaka pospolitego, szczupaka muskie, muskie gołe. No i myślę, że tego szczupako tygrysa też można by zaliczyć do tego. Czyli mamy 4 ryby, które kwalifikują się do wyzwania. Myślę, że zapełnienie siatki, gdybym łowił dodatkowo sumy, no nie byłoby wyzwaniem, znaczy byłoby to możliwe do zrobienia, tak porównując oczywiście do karpi, na których dosyć dużo czasu spędzałem. Jeśli chodzi o Weeping Willow, no to no nie ma problemu zapełnić siatkę 620 kg. To są 4 spoty po maksymalnie 1,5 godziny na jednym spocie i siatka jest pełna. No co do szczupaków mam spore wątpliwości, tu przede wszystkim różnica będzie taka, no, że wiadomo, nie nęcimy jak karpi, ale przede wszystkim różnica, jakiej bym się tutaj dopatrywał, to będzie taka, moi drodzy, że no niestety, jak wsiądzie nam unikat, to musimy zmienić spot. Możemy na ten sam spot potem jakoś wieczorkiem wrócić. Także będę dzisiaj takim jasiem wędrowniczkiem, będę wędrował również tam, gdzie koledzy na motorówkach, na łódkach stoją. A również będę tam łowił, dlatego że muszę dziś dużo spotów różnych próbować, aby tą siatkę zapełnić. I z pewnością, co oczywiście wtedy spauzuję, ale myślę, że też nie będę pomijał, widzowie, pomijał tego spadku na szczycie brań, czyli nie będę tylko na tych szczytach łowił. Myślę, że też połowię sobie w tym czasie, gdzie ten spadek jest, no bo tutaj można powiedzieć, że każda minuta jest na wagę złota. Także no, nadal uważam, że jest to wyzwanie niemożliwe do zrealizowania, aby zapchać 600 kg szczupaków. No widocznie widzowie, niech to będą, przyjmijmy, świąteczne szczupaki. Skoro ostatnio łowiłem też karpia na Wigilię, to dlaczego nie byłyby szczupaki na Wigilię? Taki żarcik troszeczkę. Zresztą u mnie akurat w domu, nie wiem jak u was, ale u mnie na Wigilię nie je się tylko karpia. Też często jest to czy to tołpyga, czy amur. Także nie jest to tylko i wyłącznie karp. Ale zobaczymy, moi drodzy, zobaczymy. No zaczęły brać. Tutaj z tym spotem jest tak, w ogóle, wiecie, no jak wam to powiedzieć najbardziej szczerze, to ostatnie odcinki z Michigan i ze szczupaków, co jest dla mnie też podwójnie trudne, bo poniekąd trochę z rytmu wyskoczyłem. Ostatnie odcinki z Michigan nagrywałem w lipcu, kiedy były odcinki z levelowania konta. No, poprzedni odcinek to był jedynie z tym szczupakotygrysem, to właśnie pod tym odcinkiem padł komentarz, abym takie wyzwanie podjął i dla widza, skoro chcecie takie dłuższe też odcinki oglądać, nie ma problemu. Choć i tak troszkę coś tam będę pauzować, bo wiecie, no to raczej by musiał ten odcinek wtedy 2 godziny trwać, a byłoby to bez sensu. Coś mam przeczucie, że mogliśmy trafić na unikata, aczkolwiek może to być również medal. Bardziej bym się ucieszył, gdyby były na przykład 2 medale i nam to nie zablokowało tutaj kolejnych połowów, ale trochę mocno idzie, a ta wędka też nie należy do słabych. O, mocno odjeżdża, mocno. Jeszcze mamy branie na drugiej. Może się uda obie wędki. Chociaż może być ciężko, bo ten mi tu odjechał. Cyk. Dobra, wyciągamy go szybko. Uda się, czy się nie uda? A jednak unikat. 27 kilo, nie najgorszy, nie najgorszy. Nie najgorszy. O, i tak to niestety działa, widzowie. Tak to niestety działa, jeśli chodzi o te tutaj brania, że jak macie unikata, to wam wędki inne szaleją, ale jak tylko tego unikata złowicie, no to nagle przestają. No nic, spot mamy, myślę, że skazany już na porażkę. Ja mogę tutaj, żeby wam pokazać, przez 5 minut jeszcze być, żeby wam po prostu udowodnić, że tu już nic raczej nam nie siądzie. Wątpię, żeby jakiś medal, jakiś może się zabłąka przypadkowo. Natomiast te brania tutaj na tym spocie już nie będą aż takie no dosadne, przy czym mi nie zależy w tej chwili, wiecie, no jeżeli chcecie oczywiście polować na unikata, to proponuję zmieniać spoty, bo to zależne jest. A jeżeli chcemy zapełnić siatkę, to chwilę mogę sobie tu jeszcze się rozgościć, prawda? Ale też będę patrzeć, czy mamy te brania. Jeśli te brania mi zaraz spadną, przenosimy się na drugi spot. Ten, gdzie łowiliśmy szczupakotygrysy. Myślę, że tam sobie coś fajnego złowimy. Te spoty też różnie się kwalifikują i ciężko jest powiedzieć, jaki jest zasięg, w którym momencie się nowy spot zaczyna. Ja często zauważyłem, że jak tu łowiłem, to na tym spocie tak jakby za plecami, który troszkę jest oddalony, różnie to też bywało, ale chyba tam się właśnie, widzowie, przeniesiemy, bo tu już, jak widzicie, będzie cisza. Tu już nie spodziewajmy się. Widzicie, cisza na wędkach, przy czym wchodzimy w szczyt brań, także no złowienie unikata ma te wady, że jakby spot wam... No dobra, no 50 kilo, czyli w sumie nawet jeszcze nie 10% całej siatki, słuchajcie, bo dopiero 10 kilo szczupaków, 50 kilo szczupaków mamy złowionych, czyli no niecałe 10% siatki, także przenosimy się szybko na kolejny spot. Tak jak mówiłem, będziemy dzisiaj Jasiem wędrowniczkiem, będziemy wędrowali. No i zobaczymy, czy tam siatkę uda się zapełnić. Wy możecie jak najbardziej w komentarzu napisać, czy jak myślicie, czy mi się to uda, czy się nie uda. Ja sam, tak jak jestem człowiekiem zawsze pozytywnie myślącym i człowiekiem wielkiej wiary, tak tutaj myślę, że jest to troszkę niemożliwe, aczkolwiek często można udowodnić, że niemożliwe nie istnieje. Jeśli się czegoś bardzo chce, się czegoś bardzo pragnie, no to może być tak, że nam się to uda. No i będzie mi bardzo miło, drogi widzu, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. A widzę, że te też dłuższe odcinki w formie troszkę gameplayowej, bez takiego wielkiego pauzowania, też wam się podobają. Bardzo mi miło, super, że oglądacie. Często pisaliście, że gdzieś tam sobie na jednym ekranie łowicie rybki, Fishing Planet właśnie, a na drugim oglądacie moje odcinki. Bardzo mi miło, cieszy mnie to. Pozdrawiam wszystkich, którzy właśnie tak robią. No i nic, no i próbujemy, widzowie, próbujemy. Spot numer 2, dopiero mamy pół godziny za nami czasu gry. Wynik... no niezbyt, jakby tak po godzinie było 100 kilo, no to byłby dobry znak, nie? Bo to tak mniej więcej zawsze z karpiami było, ale ja też nie wierzę w to, że 100 kilo szczupaków nam się uda w godzinę złowić. W takie rzeczy też bym nie wierzył. więc raczej zobaczymy. Dobra. A pamiętajcie, że łowię na w sumie 5 wędek i wcale tak łatwo nie mam. Tam coś skakało, także spróbujmy go też wyciągnąć. Niech gagatek do siatki nam się pakuje. No zobaczymy, widzowie, zobaczymy. Jestem naprawdę bardzo ciekawa. Czekajcie, spróbujemy na szybszym. Ostatnio mi to też ładnie oddawało, bo mniej tego kręcenia jest. Na podwójnym, że tak powiem, gazie, podwójnej prędkości też się coś... O, tam, ale skaczą. O, kurde, coś tu się dzieje. Dobra, każdy jest mile widziany. Każdy muskie goły, który tam nawet ma te 5, 8 kilo, 10 kilo, 12, nawet jak nie jest unikatem, jest mile widziany. Każdy 5-kilogramowy szczupaczek jest mile widziany. Oczywiście poniżej też będę wpuszczać do siatki, ale o, na życzenie 5 kilo. Każdy jest mile widziany, żeby jak najszybciej tę siatkę zapełnić. Jak najszybciej tę siatkę zapełnić. I to mi się podoba. Takie brania mi się podobają. Proszę, jeden za drugim. No troszkę maluszek, ale... Ale jest. Zawsze lepiej maluszek. Wiecie, 3 kilo jakby nie patrzeć, 10 takich szczupaków. Już mamy 30 kilo więcej w siatce. No nie jest to może dużo, ale w skali ile potrzebujemy, to pamiętajcie, grosz do grosza, a będzie kokosza. Mało ziarenko do ziarenka i się uzbiera. Na szczęście na razie unikata nie trafiłem. Jeszcze. Oj. Mówiąc na szczęście, to może się okazać. Nie, to chyba będzie medal. Bo wiecie, jak trafię unikata, to spot mamy troszeczkę skreślony na jakiś czas, ale oby nie, oby nie. Bo to w tej chwili właściwie tylko zależy od tego, jak nam się unikaty będą trafiały. Bo wiadomo, że w tym momencie właściwie tego czasu nie minęło. No nie wrócę na spot numer 1, na którym zaczynaliśmy. Medalowy, pięknie. Medalowe to fajnie, bo to prawie 10 kilo. Zobaczcie, 80 kilo szczupaka. To już dobrze wróży, bo dopiero jesteśmy godzinkę na łowisku. Nawet nie, 40 parę minut, 41. Także daje mi to nadzieję, że to może się udać, widzowie. Daje mi to nadzieję, że to naprawdę może się udać. No nie wiem. Nie wiem, jest tak jak mówię, jestem człowiekiem dużej wiary, ale tu mam takie troszkę mieszane uczucia, czy to się może udać. Wyzwanie jest naprawdę z cyklu tych niemożliwych. Gdybyście mi powiedzieli, zapełni tą siatkę, nie wiem, karpiami, no to jeszcze jest do zrobienia, ale zapełnić siatkę szczupakami, no to tu swoją drogą też fajne sandacze są, których jeszcze nigdy nie łowiłem. I odpowiadając od razu na pytania, no nie, od razu nie podjąłbym wyzwania zapełniania siatki z sandaczami, dlatego że w ogóle jeszcze tutaj sandaczy nie łowiłem. Ale jakbyście chcieli, możemy kiedyś tu przyjść na sandacze, zobaczyć jakie okazy tu są, bo jeszcze sandaczy tu nie łowiłem. Na pewno lepiej tu, moim zdaniem, niż na tym przereklamowanym emeraldzie, którego strasznie... Ale to strasznie nie lubię. Musimy się naprawdę spieszyć. Szybciej się nie da niestety nawijać. Cyk. Lecimy. Dobrze, że sobie zapasy zrobiłem na minogi, na żywce shiner, żeby na pewno nie zabrakło. Kusiło gdzieś mnie, żeby jeszcze tam spróbować na małe żywce, ale... Stwierdziłem, że nie chcę jakiś, wiecie, czasem popierdółek łowić. Chcę naprawdę fajnie tutaj tą siatkę zapełniać. No moi drodzy, wszystko wskazuje na to, że do godziny czasu gry... Dobra, dwójkę sobie najpierw rzucimy. Do godziny czasu gry jest szansa na te... Moi drodzy, jest spora szansa na te 100 kilo pierwsze. To już jest dobry znak. Tylko potem będzie presja, żeby w następną godzinę również 100 kilo. A to tak nie działa. Chociaż szczyt idzie w górę, nie? Szczyt idzie w górę. Zobaczymy, jak na tym spocie nam będzie brało. Na razie nie zamierzam się teleportować na inny spot. Nie mam takiego zamysłu. Dobra, to już może sobie od razu ściągniemy i rzucimy. O, rzucimy tam, gdzie on tak skacze. Zaraz cię wyciągniemy. Ty drogi unikacie. Tak, rzucimy tam, gdzie on skacze. Zaraz cię wyciągnę, drogi unikacie. Nie no, mistrzem rymów to nie jestem, ale czasem mi się zdarzy coś tam przyrymować. No dobra. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich kolegów, którzy są teraz na łowisku. Może ktoś z was do mnie pisze. Jak widzicie, wyłączyłem czat, nagrywam odcinek, także wybaczcie. Nie gniewajcie się, ale muszę się w 100% na odcinku skupić, bo bym się rozproszył. Wiem, że często macie pytania, coś napiszecie miłego, miło mnie witacie. Ja was również miło zawsze witam. Jak jestem, mogę, to zawsze staram się odpisywać. Ale jeżeli macie jakieś pytania, to też mam prośbę gorącą. Nie piszcie do mnie na Fishing Planet, bo mnie to często wkurza i zresztą tam no, rozprasza. Piszcie po prostu pod jakimś filmem komentarz odnośnie jakiegoś pytania. Ja będzie trzeba, to i nagram odcinek dla widza. Ten odcinek właśnie dla widza nagrywam, bo to wyzwanie padło od widza, który oglądał mój poprzedni odcinek i nawiązał do tego, co powiedziałem w poprzednim odcinku. Sam powiedziałem, sam jestem sobie winien, bo powiedziałem, że można spróbować takie coś nagrać. Aj, zerwał mi się, no trudno. Bo sam takie coś powiedziałem w poprzednim odcinku, że mogę spróbować zapełnić siatkę. Widz to podłapał. Widz zawsze czujny. Także słyszy wszystko wyraźnie, co mówię. Powiedziałem jasno, że mogę podjąć takie wyzwanie. No i wyzwanie widz mi rzucił, a więc nie mamy wyjścia, moi drodzy, i trzeba działać. Ale czy to jest wykonalne i czy to jest możliwe? Staram się nadal, słuchajcie, wierzyć, że tak, ale wątpliwości to ja mam spore. Spore wątpliwości. Nie wiem, ustalcie nagrodę dla mnie, widzowie, jak mi się to uda zrobić. Ja z góry zakładam, że to może być trudne, ale możecie mi jakąś nagrodę wymyślić. Co od was dostanę w nagrodę? Jakąś, nie wiem, koronę, trofeum czy coś. Bo wyzwanie jest naprawdę z cyklu tych niemożliwych. Chociaż ja myślę, że no, mielibyśmy lepszy kontakt, jeśli takie wyzwania miałbym robić. To raczej to będzie pierwszy i ostatni odcinek, jeśli chodzi o tego typu wyzwania, a raczej wolałbym już wtedy takie wyzwania od widza robić w postaci live'ów, których oczywiście zapisy bym też na kanale zostawiał. Jak widzicie, po to też i muzyczki wam tutaj nie włączam, żeby tam YouTube tego nie zablokował. Także macie, no niestety bez muzyczki, ale nic tu się nie da zrobić. Znaczy muzyczka z Fishing Planet jakaś tam powinna być, ale... Tu sobie rzucimy. Natomiast myślę, że jeżeli takie wyzwania właśnie miałbym robić, typu zapełnianie siatki, czy cokolwiek tam gdzieś na spontanie się jakiś pomysł zrodzi, to myślę, że nie tyle może w postaci odcinków, co raczej może w postaci live'ów. Zobaczymy. Pomyśli się. Jest cisza. Jest cisza, także jak jest cisza, to wiem, że będę musiał się powoli znowu zbierać i Jaś Wędrowniczek będzie musiał w drogę lecieć na drugą stronę. Tam jest taka fajna miejscówka, gdzie też te szczupaki pospolite są, gdzie są właśnie te szczupakotygrysy. O! A tu nie wiem, czemu nagle zaczęło mi kręcić na pól, jak ryby nie mamy. O! Czyżby coś większego na minogi? Może jakiś medal? Tak, oczywiście, moi drodzy, medal mile widziany. Długo ciszę mieliśmy, przez 10 minut czasu gry i zobaczcie, już się zrobiło po 6 i liczyłem, że w godzinę będzie 100 kilo, a tutaj 94 kilo w godzinę się zrobiło, bo było długo była cisza. No bywa, nie mamy na to szczupak muskie. No dobra, 10 kilo prawie, spoko. Każdy szczupaczek, co ma tyle, jest mile widziany. Tak, taki typowy mięsiarz, nie? Wszystko, co się nawinie, to... Kiedyś było takie powiedzenie, co się nawinie, to do bigosu, a w tym przypadku będzie to... Co się nawinie, to do siatki, żeby tylko się zapełniało. No 103 kilo to wcale nie napawa mnie jakimś dużym entuzjazmem póki co, widzowie. Cały czas mam... z tyłu głowy tą presję, nie? Czy się uda, czy się nie uda. Przecież wiecie, ja na luzie do tego podchodzę, no jak się nie uda, to się nie uda. Przecież nie zawsze trzeba, wiecie, być we wszystkim, nie wiem, doskonałym, idealnym. Wiecie, to jest tylko Fishing Planet, ale więc dla mnie to jest zabawa, ale też ta ciekawość, nie? Którą gdzieś tam w sobie mam i sam dla siebie też chciałbym sobie to wyzwanie na pewno wygrać, nie? Wiadomo, każdy z nas lubi wygrywać. Więc na pewno by mi to frajdę sprawiło, gdyby się to wyzwanie udało zrealizować. Natomiast no... mam wątpliwości, ale to głównie chyba wynikające z tego, że na szczupakach nie byłem już z pół roku. No bo mówię, tych akurat ostatnich to nie liczę, tego tygrysa szczupaka. No nie byłem z pół roku na szczupakach. O, ale teraz ten tam wyskoczył, chyba unikat przeleciał, a ja tu mam medala. Dobra, zaraz go złapiemy. Fajnie to zrobili. To, słuchajcie, akurat mogę wam powiedzieć, bo ostatnio właśnie na Michigan bywałem przed update'em. No, ja tu zwykłego nawet mam, nie unikata, a zwykłego. Znaczy nie medala, a zwykłego, ale dobrze, tego unikata zaraz wyciągniemy. Spokojnie, niech na razie nam biorą medale. Mamy siatkę zapełniać. Także byłem, słuchajcie, tutaj na Michigan i te wszystkie poradniki, które, jak widzicie, one działają, nie? Macie kilka odcinków, chyba 5 odcinków z Michigan z levelowania konta, także zachęcam was do obejrzenia tych odcinków. To są stricte poradniki, jak łowić szczupaki, bo to, co nagrywam, to jest bardziej gameplay, takie na luzie, tutaj żadnych porad jakichś tam nie macie. Natomiast z tego, co widzę, że zmieniło się po update'cie, bo nie było tego, widzowie, nie było tego na 100%, to zmieniło się, że te szczupaki tak fajnie skaczą. Że tak wyskakują z tej wody, że wiecie, te ogromne szczupaki tak przeskakują. Nawet sobie zbliżenie zrobimy, może akurat nam jakiś skoczy. Także to się zmieniło po update'cie. Bardzo fajnie zrobione. Bardzo mi się podoba to. I jest to właśnie po update'cie zrobione. Nie wiem, czy nie będę musiał troszkę pauzy dać, bo też... O, zobaczcie, jak widzieliście, jak ładnie skoczył, no to tam musimy rzucić. To słuchajcie, to myślę, że ja tu sobie do 7 rano posiedzę czasu gry, jeśli by mi unikat nie siadł. A ja też nie chcę, żeby ten odcinek trwał nie wiadomo jak długo, bo obawiam się, że przy całym dniu łowienia, no to będziecie mieli ten odcinek, nie wiem, ponad godzinny czy półtorej godziny. Nie wiem, czy tak długi byście chcieli oglądać. I to właściwie będzie wasza decyzja. Tak jak napiszecie w komentarzach, wezmę je pod uwagę, więc możecie śmiało, drogi widzu, jeśli oglądasz do tego momentu oczywiście, możesz śmiało dać znać, czy w takich odcinkach gameplayowych pauzować, czy pokazywać ci wszystko tak, jak tutaj robię. A co za tym idzie? Pauza oznacza krótsze odcinki. No w przypadku tego wyzwania, no taki odcinek pewnie bym do 40 minut skrócił. Chociaż wątpię, raczej do godziny, a tak no wydaje mi się w ciągu zapełniania całej siatki no to myślę, że z półtorej godzinki by trzeba liczyć na taki odcinek. Tutaj nie ma, od razu odpowiadam, bo tak mi aż na język to słowo wchodziło. Tak jak mogliśmy, słuchajcie, wyzwanie podjąć na Weeping Willow, pełna siatka unikatów, tak chyba się domyślacie, że no tu nie ma opcji zapełnić siatkę samymi unikatami, bo myślę, że maksymalnie ile bym takich unikatów tu złowił, przenosząc się przez różne spoty, to tak z 6, może góra 8, ale raczej 6. Więc jak sami widzicie, no to jest no niemożliwe, tak? Załóżmy, że każdy miałby 25 kg taki unikat, to i tak mamy powyżej 100 kg, 150, coś takiego, ale nigdy nie będzie to 600 kilo, także takiego wyzwania to nawet wiecie, to jest faktycznie nierealne wyzwanie, ale co do ogólnego zapełniania zwykłymi szczupakami również, kurczę, gdyby dołożyć do tego sandacze, bo wiecie, tu jest sprawa taka, gdybyśmy podjęli takie wyzwanie, zapełniam siatkę, ogólnie zapełniam siatkę na Michigan, czyli łowię również sumy, sandacze, czy tam cokolwiek jeszcze tutaj jest, to myślę, że to sami się domyślacie, suma 20 kg wyciągamy i siatka się dopełnia i to nie jest jakiś tam problem, ale wydaje mi się, że to byłoby do zrobienia. Tu byśmy nie mieli problemu. Natomiast w momencie, kiedy mówimy tutaj o samych szczupakach, mimo że mamy, powiedzmy, 4 rodzaje tych szczupaków, no to mam troszeczkę wątpliwości, czy to może się udać, bo zobaczcie, półtorej godziny czasu gry No i dopiero niecałe 120 kilo w siatce. Także widzicie, no jakby patrząc, że 100 kilo na godzinę, taką kategorią, to mamy 18 kilo dopiero w tej godzinie złowione, a 33 minuty jest po 6, tak? Czyli w 33 minuty jakby złowiliśmy 18 kilo, czyli to tak naprawdę, wiecie, jeden unikat. O, ale tam przeleciał. Dobra, trzeba tam rzucić. Także tu ewidentnie się zrobił spokój i będziemy się stąd zwijali, pójdziemy tak jakby za plecy. Już nie będę wam teraz pokazywał, żeby tutaj nie szarpnąć tej wędki. Nie mam się jak obrócić niestety. Ale jeszcze raz rzucę. Ostatni rzut na tym miejscówce. Na tej miejscówce, co ja gadam. Chciałem powiedzieć na tym miejscu. Ostatni rzut tam, gdzie nam przeleciał ten prawdopodobny unikat. O, tam gdzieś sobie rzucimy. I przeniesiemy się na kolejny spot. Skoro jestem dzisiaj też Jasiem wędrowniczkiem, to no, sami się domyślacie, nie omieszkam zajrzeć tam na zakończenie tej zatoki. Coś nie mogę go upolować, tak ładnie skacze. Widzowie, chyba żeby akurat skoczył, żeby mi tutaj zjeść tego mojego golema. Dawaj, unikacie, dawaj. Lecisz. Chodź tu do mnie, tak ładnie skaczesz. Ja cię muszę wyciągnąć. No, kolega tam widzę jakiś naspławik rzucił. Chyba z motorówki. Też widzi pewnie, że mu skacze. Przypuszczam. O, nie, ten dziabnął, ten był mały akurat. Tu skacze, widzicie? Kurde, gałgan jeden. Ale to jest mały. Ten akurat co skoczył teraz to był malutki. To był tak góra medal, myślę. O, był tam taki medal. Ja tam swoje takie zbliżenie zrobiłem, że widzę te swoje duże minogi, które mam na haczykach. To jest w ogóle dziwne, że tak daleko ja to widzę, nie? Dobra, to może jeszcze jeden rzut. Dajmy sobie widzowie jeszcze raz szansę. Tak powiedzmy, rzucimy gdzieś tak. Ostatnia próba. Jeśli chodzi o... Bo widzicie, na gruntówkach mamy ciszę, nie? Oj, kolego, troszkę za daleko rzucasz. Byś tak bardziej na lewo rzucał, to byś miał lepsze brania. No ale każdy ma tam swoje, może markery czy coś. Tam spoko. Ale polecam bardziej na lewo rzucać. Bo to, że ja rzucam tutaj, dlatego że to no, na grunt, na przynętę na golema tam fajnie biorą, ale jakbym tam rzucał bardziej na prawo, to nie. Nic, zwijamy się, idziemy na drugą stronę rzeki. Znaczy rzeki, jeziora, no bo to jest w sumie taki... O, kolega ma branie. Ciekawe, co mu tam wzięło. Na tej łódce. Kajaczku, o! 33 level, to pewnie jeszcze nie ma super sprzętu. Tak przypominają mi się te czasy, jak... O, tu jak skoczył. Przypominają mi się widzowie te czasy, jak łowiłem właśnie z kajaka na słabym sprzęcie. No, gołego wyciągnął, tylko pytanie, czy medal, czy zwykły. Nie chcą, tutaj jest cisza. Dobra, fajnie tutaj, wiecie, siedzieć, wszystko super, ale ja myślę, że czas najwyższy, moi drodzy, zmienić miejscówkę, bo te miejscówki tak mają, że albo jedna przymula, albo druga. Czasem jest tak, że ta pierwsza, na której byliśmy, dosyć mocno przymula. Teraz jest tak, że jak widzicie, ta przymula i to jest totalne przymulenie. I to w tym momencie, kiedy wchodzi nam na szczyt brań, no to jest jakby, wiecie, strata czasu. I ja tak, jak mówiłem, raczej zrobimy tak, widzowie, że w ten dołek brań też będę łowić. Zostawię wędki rzucone jak coś i po prostu spauzuję nagranie. I na zasadzie takiej, żeby ten czas przeleciał i na zasadzie bez przesuwania czasu, tylko zobaczyć, bo tutaj każda minuta jest na wagę złota, nie? Pamiętajcie, mamy no 100 kilo w tej chwili, czyli w sumie 1/6 tego, co musimy złowić, tak? Niecałe 20%, no bo no 120 to niech będzie, że jest 20%. Tego, co musimy złowić. Także teraz, moi drodzy, zrobimy sobie manewr że będziemy polowali raczej na zwykłe szczupaki, ale też tutaj biorą muskie, więc ja bym chciał zrobić, widzowie, tak, że dwie wędki rzucę sobie po prostu na zasadzie, że mi ten szczupakotygrys chwyci lub muski, bo one też tu biorą, a pozostałe dwie albo spinningiem będę rzucać, zobaczę, jeszcze się nie zastanowiłem. To zrobimy inaczej. Trzy wędki rzucimy na lewo, jedną na prawo i spinning też na prawo. Tak zrobimy, o. Jakoś, wiecie, spontan. Czasami na spontanie też jest najlepiej. Tu musimy nadrobić troszkę zaległości, bo powiem wam, że... O, a tu sobie mi nogi rzucimy. Tu. Cyk. No powiem wam, że... Musimy nadrobić zaległości, widzowie. Musimy mocne zaległości nadrobić, chociaż jak nam tu unikat siądzie, to znowu będziemy musieli iść na końcówkę tej naszej przepięknej tutaj zatoczki. 7 rano, kurczę, 7 rano, no to już ta statystyka nam, widzicie, spadła i jest bardzo mało czasu. Ja się obawiam, że tak 300... Ja pamiętam, że chyba jak odcinki nagrywałem, to tak bez problemu te 300 kilo szczupaka się dało złowić. To nie jest jakiś tam, wiecie, wielki problem. O, może do nas szczupaczek się będzie garnął. Natomiast wiecie, no te 600 kilo to cały czas mnie przeraża. Ale to jakbym miał porównać na przykład do Eurotraka i też oczywiście z Eurotraka takie wyzwanie nagram. Nie wiem, czy na pewno dzisiaj, a może nawet dzisiaj wieczorkiem. No to z Eurotrackiem jest ta sama sytuacja, to działa tak po prostu psychologicznie. Jeśli mam na przykład wyzwanie z Eurotracka, żeby zrobić długą trasę, tam 2000-3000 km, to wiadomo, że kiedy zaczynam tą trasę i wiecie, widzę ten dystans do przebycia, no to przeraża, no bo psychologicznie, tak, ale im bardziej zbliżamy się do celu, no tym jesteś pewien, że to się da zrobić. Tutaj gdybym miał połowę siatki zapełnioną, tym pierwszym szczycie brań, no na pewno byłoby mi łatwiej, nie? Szczupak muski, fajnie, 10 kilo do przodu. A na razie, wiecie, na razie, czekajcie, która wędka? Druga wędka, czy gdzieś tam tu mieliśmy rzucone. Byłoby mi na pewno o wiele łatwiej, wiecie, tak mentalnie, nie? Bo to tak działa nasza psychika po prostu. A że wiecie, ja tu w tej chwili mam, kurczę, dopiero 120 kilo z 600, no to wiadomo, że jestem przerażony. No to jest po prostu normalnie, wiecie, udowodnione psychologicznie. No. Przeraża mnie po prostu ta liczba, którą chcę osiągnąć. Wydaje mi się ona niewykonalna, niemożliwa wręcz. Chociaż jakbym tutaj za bardzo nie połowił, albo może bym złapał unikata, to zastanowię się, czy z tej strony brzegu nie spróbować rzucić też na tamte markery. Niech to będzie też w ramach wyzwania taka nowość, bo z tej strony brzegu nigdy nie rzucałem na tamte markery, na których byliśmy poprzednio. Ja zawsze rzucałem tam właśnie, gdzie kolega stoi naprzeciwko, bo tam staliśmy. Ja zawsze tam rzucałem, tam mi najlepiej brały, bo paradoksalnie jak stałem gdzieś tam, nie wiem, w krzakach czy coś, z innej strony to tych brań na tych samych markerach nie miałem. To jest taka ciekawostka. Ale może jakbyśmy tutaj coś mocnego wyciągnęli, no to sobie staniemy z tej strony. Tylko tutaj by musiał nam siąść unikat, a jest to bardzo prawdopodobne. No medalowy na szczęście. Mówię na szczęście, nie? Nie no, wiadomo o co chodzi, bo jakbyśmy od razu wiecie, na nowym spocie by nam siadł unikat, to nie byłoby tak kolorowo. O, tu się coś dzieje teraz, którą wędkę. Obie dziesiątki są. Duże mi nogi. Zaryzykowałem, w duże mi nogi poszedłem. Zobaczymy, co z tego ryzyka wyjdzie. Tam ta wędka jakoś specjalnie się aż tak nie wygina, więc nic wielkiego tam nie jest raczej. Może zdążymy nawet. Fajnie, ruszyła maszyna. Medalowy kolejny, trójeczka. O, udało się. Dobra, zdążyliśmy. Elegancko, widzowie, elegancko. No to już mnie cieszy. To już mnie cieszy, że troszkę te wędki nam ruszyły. Bardzo mnie to cieszy, bo coś się zaczęło dziać. Maskinong. No dobra, ten maskinong za duży to nie jest, ale gdzie ta trzecia wędka? Gdzieś tam była rzucona. Albo dobra, wiecie co? A dobra. Niezdecydowany, widzowie, jestem. Strasznie niezdecydowany, bo to... Wiecie, tu czas gra rolę, nie? Każda... Dobra, kolejnego wyciągamy. Bo ja im mogę sobie, wiecie, tłuc te zwykłe szczupaki, pospolite. Ja nie muszę mieć tutaj jakichś nie wiadomo jakich. I cieszę się z tego, że wyciągam takie po 5 kilo, żeby tylko mi w siatce przybywało. Proszę. To mi się podoba bardzo, bo wiecie, przybywa, do przodu, powoli, do przodu. Ale nadal 200 kilo nie widać, a już by tak powoli powinno, wiecie, po 2 godzinach czasu gry. No bo o 5 zaczynaliśmy, a jest 7:14, także już by było fajnie, jakby coś tam się... Chociaż te pospolite 10 kilo myślę, że łatwiej jest złowić niż... Znaczy, łatwiej jest złowić pospolitego 10 kilo niż tego maskinonga 5 kilo. W sensie, że nie wiem, czy tu trochę też nie przesadziłem. Już bym trzecią wędkę najchętniej przerzucił, ale... Wiecie, już nie marnujemy czasu, nie bawimy się w przerzucanie, następnym razem najwyżej przerzucę. Tutaj sobie rzucę na minogi, później się przerzuci. Oj, za daleko, dobra, trudno się mówi. Niech i będzie dalej. Niech i będzie dalej, a my tutaj lecimy dalej z tym golemem. Widzicie, akcje muszą być mega skoordynowane, ja tu wszystko i oczywiście jak widzicie lubię bardzo mieć... No, wędki poukładane według kolejności, tak jak mam je pod skrótami klawiszowymi, żeby mi się nic nie kopnęło. Także uwielbiam. Dobra, mamy branie i teraz mamy i tam branie i tu branie, ale tu mamy jakieś chyba mega konkretne branie. Jakby tak, kurczę, muskie goły unikat wleciał, to bym się nie pogniewał, bo dawno nie było. Na maskinongu mi szczerze mówiąc nie zależy, bo one są niestety małe, tylko 15 kilo, a unikat nam może troszkę zabawę popsuć. Obawiam się, że to może być jakiś unikat. Oby był muskie goły, albo może być pospolity, nie ma problemu, chyba jest, czy nie jest. Medalowy, całe szczęście widzowie, że medalowy, jak odetchnąłem z ulgą, że medalowy. O, tam sobie rzucimy, gdzie nam wyskoczył. Bo te muskie kawałek dalej trzeba rzucić. Mi się wędki mylą z tego wszystkiego, słuchajcie. Tutaj mieliśmy jakieś branie, no ale... Bardzo dobrze, że medalowy, bo zbliżamy się do 200 kilo, fajnie, ale nadal wiecie. Tak jak zbliżamy się do 200 kilo, tak zbliżamy się do 8. A pamiętajcie, że ten szczyt brań jest tu chyba do 9:30, jak dobrze pamiętam. Możemy sobie zerknąć zaraz na ten szczyt brań. To nie jest tak, wiecie, widzowie, zbyt kolorowo, bo ktoś by powiedział, masz cały dzień przed sobą. No, nie do końca. Właśnie tu was zmartwię, że nie do końca, ale ja ten czas, gdzie tego szczytu nie ma, a długo tego szczytu nie ma, po prostu rzucę wędki, spauzuję nagranie i pokażę wam wynik, ile złowiłem w tym, że tak powiem, marnym czasie, najgorszym czasie, bo tu w ogóle chyba brań według wykresu nie ma, patrzcie. A gdzieś 9:30, już 10:00 to już jest totalny spadek, nie? Czyli od 10:00 do 16:00 to macie, zobaczcie ile godzin, to jest 6 godzin, gdzie te szczupaki nie chcą wam brać, nie? Ja te 6 godzin oczywiście spauzuję nagranie, ale będę starał się w jakimś tam spocie, w którym będę się znajdował, będę starał się połowić. Także mamy jeszcze... No dosłownie 2 godziny łowienia czasu gry, ale nawet nie 2, bo to praktycznie do 9:00. Bo już widzicie, 9:30 już się robi lipa. Także do 9:00 jest jeszcze szansa, że nam coś tu będzie brało. Później się po prostu ustawię, będę miał rzucone wędki. Spinningiem raczej nie będę rzucał. Zobaczycie sobie to, jaki wynik dało. O, za wcześnie zaciąłem. Szkoda. Chociaż jak bierze wam jakiś konkret, jakiś unikat, to on wam praktycznie od razu zacina. Nie macie czegoś takiego, że wam tam się bawi z tym golemem. Więc to zazwyczaj jak wam tak gdzieś tam troszkę ucieknie, no to jest jakaś popierdółka, która po prostu z pyska wypluła. Tylko tak wiecie, tak się bawiła. O, tam, ale coś skoczyło. Dobra, rzucamy tam. To był chyba muskie. Chociaż tu muskie akurat z tej strony nigdy... mi się nie zdarzyło złowić. Bo jak sami widzicie, nie? 7:30, a już te brania i tak są bardzo słabe, nie? Jeżeli tu byśmy zaczynali łowić równo o 5, to te brania by były ekstra. Także no niestety, no wiecie, no coś kosztem czegoś. To tak niestety to no, widzowie wygląda. Ale my się skupiamy na wyzwaniu. Wiadomo, że fajnie by było dla widza, no bo na karpiach mieliśmy taką zawsze zasadę, że dla widza jakiegoś unikacika fajnego. I na pewno by mnie oczy cieszyły, was by też to cieszyło, gdybym dla widza złowił unikata, żeby wyskoczył tu napis. Rekord osobisty. Dobra, zacinamy. No ale jak widzicie, popierdółka. Dlatego one tak, te popierdółki tak właśnie skubią, nie? Widzicie? Ma no niby medalowy, ale za duży nie jest. Także na pewno byście się ucieszyli, gdybym wyciągnął fajnego unikata i by było napisane nowy rekord osobisty. Ja bym się bardzo ucieszył, gdybym dla widza takiego unikata mógł wyciągnąć. Teoretycznie jest to możliwe, chociaż no dzisiaj 27 unikata już wyciągnąłem. Jak widać, nie jest to mój rekord. Pewnie był większy. Nie wiem, czy... O, tu coś będzie unikat. To jest to, już widzicie? Tak właśnie się różni. To jest to, o czym mówiłem, że jak jakaś popierdółka niezbyt duża wam bierze, to na tak skubie, a jak macie konkretną rybę, to ona od razu wam uderza. Chociaż nie musi być unikat, może być medal. Może być medal, bo jak mamy unikata, to trzeba będzie się stąd niestety ewakuować. No niestety mamy unikata, co zrobisz? Ale mogę sobie jeszcze raz rzucić, co mi szkodzi. Szkoda, że taki mały, bo 19 kilo są tutaj rekordowe te szczupaki. Jakbym tak 19 kilo zwykłego wyciągnął, to bym się nie pogniewał. No dobra, 200 kilo mamy w siatce. Teraz muszę przetrwać ten najgorszy czas, który już do godziny 16. Właściwie za chwilę się ten czas zacznie. Więc jeszcze póki się da te pół godziny, w sumie 8:30, trochę dłużej, to jeszcze tutaj może połowie, ale raczej zmienię spot. O, widzicie? Popierdółka była. Niestety była popierdółka, no ale zobaczę. Znaczy tak, bo dla pewności to nie jest tak, że złowicie unikata, to w ogóle nie będziecie mieli brań. Żebyście nie myśleli, że ja tutaj jakieś bajki teraz niestworzone mówię. Tylko chodzi o to, że no już raczej unikata kolejnego na tym spocie nie złowicie. Super ryb już raczej też nie złowicie. Jakieś brania będą. To sami widzicie, coś tam bierze, tak? Tylko że jeżeli mi zależy na dużej ilości brań, na dużej intensywności, no to wiadomo, że będę musiał ten spot za sekundkę zmienić, nie? Medalowy. No dobra, 10 kilo do przodu, co będę narzekał, nie? Widzowie, 10 kilo do przodu. Wiecie jak jest. Nie można narzekać. Tutaj też mieliśmy jakieś branie, ale niestety. Już unikata tu nie trafimy. Jak medala się trafiło, to super. I zmieniamy miejscówkę. Zastanawiam się, czy w tym momencie czasem nie wrócić tam naprzeciwko, gdzie byliśmy. Albo może nie wracać, a z tego brzegu rzucać w te markery. Bo na pewno z drugiej strony, tam jak rzucałem z krzaków, to niestety się zawsze źle kończyło i no nie będę wam tego udowadniać, wiecie, w momencie, kiedy ja robię wyzwanie. Macie zresztą odcinki na kanale ze szczupaków, to możecie je sobie zobaczyć. Jak rzucałem w te same markery, w te same miejsce, ale z jakby innego kąta, no to te brania były naprawdę bardzo, bardzo słabe. Także... Dobra, muszę sobie wybrać miejscówkę, w której będę łowił w tym słabym czasie. I zastanawiam się, czy to nie będzie przypadkiem na końcu tutaj tego cypelka. Muszę pomyśleć, z której strony miałbym rzucać. Czy z tej, czy z tamtej. Muszę sobie fajną miejscówkę wybrać, bo na pewno nie będę w krzakach. Ja nie lubię, wiecie? Ja wiem, że tam dużo ludzi z was tą lukę między krzakami tam wynajduje i tam w tych krzakach stoicie. Ja nie lubię tak. Ja tam zasłania mnie to, wkurzają mnie te trzciny. Zawsze się boję, że wędkę uszkodzę. Szczególnie, no wiecie, muszę uważać na tą przynętę na golema, bo to jest najlepsze, co mam. Dobra, stąd się ewakuujemy, bo tu już nic nie będzie, a będziemy mieli gorszy czas. Także ja zrobię tak, że... To już jest ten gorszy czas, w którym myślę, że to nagranie będziemy pauzować. Po prostu rozbije się Pokażę wam, na jakim miejscu będę łowić w tej pauzie. Wtedy zatrzymam nagranie, zobaczycie, ile mi przybyło w siatce w tym najgorszym czasie, bo tu nie chcę tego czasu marnować pod kątem wyzwania, a wy niekoniecznie musicie to oglądać, bo pewnie nic ciekawego nie będzie, więc sobie zrobimy podsumowanie, czyli mamy gdzieś tam 215 kg złowionych. No godzina, w której będę pauzować, to będzie jakoś po 8, nie później jak 8:30. Tak, no i miejscówkę wam pokażę. W tej samej miejscówce po pauzie się spotkamy o godzinie pewnie 16. Zobaczę, która to godzina na wykresie, a jeszcze wam powiem, ale raczej koło 16. I sobie zobaczycie, co złowiłem. A ja pójdę tędy może. Po pierwsza rzecz, którą mnie kusiło, to żeby stąd rzucać w tamte markery. No ale to jest spot bardzo bliski temu, którym byliśmy i obawiam się, że na nim brań nie będzie. Na niego wrócimy wieczorkiem. No ten spot poranny jeszcze myślę, że za mało czasu minęło i najwygodniej byłoby mi tam na pomoście łowić w tym czasie martwym, ale no tam już unikata, widzowie, nie trafimy, więc aby miało to ręce i nogi, to ja sobie stanę gdzieś tu. Tu jest ta końcówka, to było tu. Tak, tam kolega właśnie łowi z krzaków. I wiecie co? Chociaż powiem wam szczerze, że z drugiej strony mi się wygodniej rzucało. Jak mam być całkowicie szczery, to z drugiej strony mi się wygodniej rzucało. Ale skoro tutaj nie przywiązujemy jakoś wagi, bo tam pod trzcinkę rzucałem... Wiecie co? Dobra. Ja wiem, jakby to mój dziadek powiedział, kombinuję jak pijany koń pod górkę. I pewnie by miał rację. Dobra, to chyba o tej miejscówce mówiłem, czy tam była jeszcze jedna? Tam była jeszcze jedna. Bo tam były te lilie wodne, czyli musimy tutaj sobie przejść. To było, widzowie, moi drodzy, gdzieś tutaj. A nie, tu nie. Też tak jakbym tu rzucał? Nie, to nie było tu, chwila. Chwila, bo się zawiesiłem. O, to. O, to mi chodziło, dobra. Zawiesiłem się chwilowo. Dobra, to zrobimy sobie tak, że ja się tu rozstawię na ten czas, że tak powiem, tej pauzy. Będę rzucać, słuchajcie, no tak różnie, nie? W sensie, że rzucę sobie i tutaj pod te lilie, i tam pod lilie z tamtej strony. Nie spodziewam się tu żadnego unikata. Nawet tu sobie jedną rzucę może bardzo blisko. Zobaczymy. Oczywiście nie mówię, że tak jak wiecie... Jak wznowię nagranie, to te rzuty mogą być zupełnie w innych miejscach, ale na pewno nie, czyli tak, do godziny 16, kiedy zobaczymy się po pauzie, ja tej miejscówki nie zamierzam opuszczać. To od razu wam mówię, no mamy czas brań bardzo, bardzo zły. Typu, chłopie, coś ty zrobił, tak się nie robi. Bardzo źle. Rzucać sobie będę tam różnie. Oczywiście o przynętom na golema, no to już wam nie mówię, no bo to już całkowicie różnie będę rzucać, więc przyjmijmy, że nie ma tu jakiejś konkretnej regułki, tak? Jeszcze raz dla widza sobie mogę rzucić, nie wiem czy tam dorzucę, no nie dorzucę, ale spróbuję mimo wszystko. Także raz dla widza rzucę, moi drodzy, i pauza. To jest, widzicie, 8:05, kiedy się z wami będę pauzował, że tak powiem, 215 kg w siatce. Zobaczycie, ile mi do godziny 16 przybędzie, tylko bierzcie pod uwagę, że to jest ten czas, którym gdybym nie robił wyzwania na zapełnianie siatki, to w ogóle warto o tym powiedzieć, nie? Że gdybym, słuchajcie, nie robił wyzwania na zapełnienie siatki, to nigdy, ale to nigdy w tym czasie bym nie łowił. Ja bym po prostu normalnie, jak wiecie, przesunął czas i pozamiatane, tak? Bym się nie szczypał tutaj z łowieniem jakichś tam zwykłych szczupaczków, no ale wiadomo, o, nie taki zwykły, bo medalowy, patrzcie, jeszcze coś się dzieje, kurczę, więc dla widza rzucić, ja to nie mogę rzucić, jeszcze mi tam unikat dla widza wskoczy. Także wiecie, ja bym się w życiu tak nie bawił, ale mam wyzwanie. No skoro mam wyzwanie, zapełnienie siatki, no to tu jakby myślę, że wykorzystuję każdy czas, który mam do dyspozycji, bo wiadomo, moi drodzy, że wiadomo, nie oszukujmy się, że w nocy szczupaka nie złowimy. To jest praktycznie niewykonalne, no ale jeśli zostanie mi czas i będzie taka potrzeba, ja będę walczył, moi drodzy, do końca. Czas wyzwania kończy się o 5 rano, kiedy zeruje się siatka. I to jest jasne, prawda? A mamy 24 godziny czasu gry do dyspozycji, przez które będę walczył jak lew, ponieważ wyzwanie to jest wyzwanie. Tutaj jest jasna zasada ustalona. Mam zapełnić siatkę i tyle. Także widzicie, coś tu fajnego się dzieje. Nie ma tragedii, nie ma tragedii. A w różne miejsca rzucamy. Zobaczmy tam w markerek. Także w różne miejsca, widzowie, rzucamy, kombinujemy, aby po prostu to wyzwanie tutaj gdzieś blisko było rzucone. Czasem, jak widzicie, tylko to nie jest oczywiście, wiecie, w tym momencie łowienie na jakieś wyniki na zasadzie, chociaż byłoby fajnie, nie? No ale w tym czasie, w którym teraz będę łowił, ja sobie będę robił, oczywiście nagranie spauzuję, będę sobie coś tam robił na drugim monitorze, no bo kiedy ten szczyt brań już no, schodzi na zero, no to nie oszukujmy się, tam jak z 2 ryby na godzinę nam skoczą, to będzie maks. Zobaczymy zresztą, ile kilo wskoczy. Może się okazać, że będzie 100 kilo więcej przez tą przerwę i zrozumiecie, dlaczego no po prostu nie zrezygnowałem. O, nie zrezygnowałem całkowicie, nie? Ja sobie coś tam zostawię, to po prostu będę coś robił na drugim monitorze. Jak będzie branie, no to po prostu wyciągnę na tej zasadzie, nie? Mam takie podejście do... popierdółka. Dobra, to dla widza jeszcze raz rzucimy, bo miałem rzucić i mi przerwały te gruntówki. No i w końcu tak rzuciłem, że nie rzuciłem. To tutaj teraz rzucam dla widza. I to będzie przed pauzą taki akcent, moi drodzy. I tak odcinek dosyć długi, no ale no nie da się go krócej nagrać. Oczywiście mógłbym wiele pauzować, ale pisaliście, że podobają wam się te długie odcinki. To bardzo mi miło. Jeżeli chcecie takich dłuższych odcinków, nie ma problemu. Ja mogę też takie nagrywać. Wtedy widzicie wszystko od A do Z, jak robię. A tutaj jest oczywiste, że no ten czas tych brań, który już nam właściwie schodzi praktycznie na samo dno, no to wiadomo, że to spauzujemy. Ja tutaj wam powiem szczerze, no będę coś sobie robił na komputerze, na drugim monitorze, a nie będę rzucał raczej za bardzo tym golemem, bo po prostu już widzicie, no to brani raczej nie będzie, więc... Ale znowu nam przeszkadza. O! Coś nam bierze, widzowie. No jest szansa, mamy połowę siatki. Zaraz, już znaczy nie mamy, ale zbliżamy się, dużymi krokami zbliżamy się do połowy siatki. Także jest to motywujące, jest to bardzo motywujące, więc no może się udać. Że się okaże, że nam tu unikat jakiś wyjedzie. Bardzo bym zdziwił, nie? Gdyby nam tu jakiś unikat siadł. Jakoś dziwnie walczy. Tak dosyć mocno bym powiedział walczy. Ej, widzowie, czyżby unikat dla widza? Ale to nie będzie dla widza, bo dla widza rzucałem, kurczę. No dobra, to jak jest unikat, to niech będzie dla widza. Ale ja dla widza rzucałem oczywiście golemem. Kurczę, zobaczmy, no. Proszę bardzo, kochani, spełniło się marzenie. Spełniło się marzenie dla widza, nowy rekord osobisty. Jest! Nie no, niesamowite, widzowie, niesamowite. To się stało coś niesamowitego. Czekajcie, bo ja tam mam markera chyba na medala. Ja tu gdzieś jestem. Ja tam, słuchajcie, mam markera na medala, medalowy, więc go usuńmy. Po co mi na medalowy? Niesamowite, kochani moi. A, bo to była trzecia wędka, dobra. Oczywiście teraz już tutaj nie będzie jakichś brań, to... Kurczę, troszkę nam ten muskie pokomplikował, widzowie, sprawę. W tym momencie muszę się zastanowić, czy się nie przenieść w ogóle w jedną stałą miejscówkę, czyli na przykład na ten pomost z prawej strony tam i tam sobie łowić w tym słabym szczycie. Bo no ten unikat, jak tutaj nam siadł, to może nam cały ten słaby czas, że tak powiem, kompletnie spieprzyć, nie? Teraz nie wiem. Się zastanawiam, bo żeby nie było, że w ogóle, wiecie, brań nie będzie przez... Niby coś tam jeszcze bierze, no. Ciężka decyzja jest, powiem wam szczerze. jest naprawdę ciężka decyzja, bo to może być zaliczane wszystko jako, wiecie, jeden spot, nie? Dobra, to teraz sobie z dużej minogi tutaj rzucimy. To może być jako jeden spot zaliczane. I troszkę się martwię, czy nie spieprzę sobie po prostu tych brań, nie? Czy nie lepiej byłoby iść na pomost, na który sobie blisko rzucimy i z tego pomostu po prostu połowić. No, wyciągamy, słuchajcie, jeszcze przed spadkiem szczytu brań, jak widzicie, te zbliżamy się dużymi krokami do, no może w końcu dla widza rzucę, aczkolwiek już unikat był dla widza i jest on nowym rekordem osobistym, także jakiś pożytek z tego wyzwania poboczny jest, jak widzicie, prawda? Ja się bardzo cieszę, myślę, że ty, drogi widzu, również się cieszysz, że dla ciebie unikata wyciągnąłem i to nowy rekord osobisty. Także jeżeli ci się podoba, to oczywiście zostaw łapkę w górę, komentarz pod filmem. Jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, to, drogi widzu, bardzo mi będzie miło, jak to zrobisz, bo statystyki pokazują, że połowa osób nie subskrybuje, a tylko ogląda. Na szczęście one wzrosły znacznie. Niedawno 80% osób oglądających nie subskrybowało, a teraz już tylko 50%, ale nadal będzie mi miło, jak osoby oglądające będą subskrybowały, aby być na bieżąco z tym, co dla was wrzucam, nagrywam. Zresztą wy macie wpływ na te odcinki. Na razie żadna propozycja z mojej strony nie padła, ale pewnie na jakiś szalony pomysł wpadnę, to dam wam znać po przerwie. Dobra, decyzja chyba będzie taka, widzowie, ponieważ ja od samego ranka łowiłem, a minęło parę godzin. W sensie, że od 5 do 6, a mamy w sumie 9. Więc moja decyzja będzie taka, że na ten czas przejściowy, na najgorszy, bez brań, skoro tutaj mieliśmy branie, chociaż ja się boję, że te spoty są obok siebie, to wiecie, co zrobimy? Pójdziemy w spot, którego unikata nie złapaliśmy. Nie pójdziemy na pomost, ja wam pokażę przed przerwą, gdzie się przenoszę. Według mnie... Kurde, medal już któryś wleciał. A może nie ma sensu? Widzowie, może nie ma sensu się stąd przenosić. Dobra, zostaję. Na własne ryzyko, trudno. I tak to może być porażką, i tak. Natomiast kusiło mnie, żeby miejscówkę zmienić albo na pomost, albo na tą miejscówkę, na której byliśmy jako drugiej, bo tam chyba żadnego unikata jeszcze nie strzeliłem. Szybko muszę decyzję podjąć, wiecie? Znaczy tak, no jak widać medala trafiliśmy, więc też tragedii nie ma. Chyba drugi medal po unikacie nam padł. Jakieś tam zwyklaczki też. Ale pamiętajcie, że zbliżamy się do tych szczytów bez brań. Znaczy szczytów bez brań, do tych dołków. I żeby nie okazało się, że ja tu w ogóle nic nie złowię przez te 6 godzin czasu gry, nie? Bo my o 16 będziemy się widzieli ponownie. Ja nie będę się stąd ruszał. No chyba, żeby się stało jakaś dziwna rzecz, że w tym dołku złowię znowu już unikata, no to wtedy się przeniosę, ale wiecie co, chyba się przeniosę, bo tamten spot, w sumie w nim nigdy nie łowiłem, kiedy tych szczytów nie ma. Z drugiej strony kręci mnie, żeby tu zostać. Niezdecydowany jak baba, nie? Chociaż nie obrażając kobiet oczywiście, ale mówi się, że kobiety są niezdecydowane. I teraz to ja taki właśnie jestem, troszkę niezdecydowany. Bo ja się obawiam, że cała końcówka, wiecie co, tego mogę wam na mapie pokazać, o co mi chodzi. To zrozumiecie moją rozkminę. Tak, pokażę wam mapę, to zrozumiecie. Patrzcie, moi drodzy. Wyciągamy wędkę. Zobaczcie, o co mi chodzi. Mapa. Jesteśmy w tej chwili tutaj na końcówce, nie? Tutaj sobie łowię. Ja się obawiam, tutaj spadł nam unikat. Ja się obawiam, że ta cała końcówka wtedy to jest jako jeden spot. Nie mam przekonania, na ile to się łączy wtedy z tym spotem. Czy to czasem nie jest jakoś tak, bo często tutaj to była ta nasza druga miejscówka, tutaj też trafiliśmy unikata, tego... No i wiecie, mam wrażenie, że czasem to jest jako jeden spot, że w sensie jak trafisz unikata tutaj, to nie trafisz tutaj. Jak trafisz tutaj, to znowu nie trafisz tutaj. No jest to taka dziwna, wiecie, jakaś zależność. Tu trafiliśmy jako pierwszego rano. Zobaczcie, ile godzin minęło, trafiliśmy tu. Więc tu chciałem iść na pomost, ale no to nic nie zmieni. Więc myślę, czy nie wrócić tu. I To jest moja rozkmina i właśnie, bo tam nie trafiliśmy w ogóle żadnego unikata, nie? I tak się zastanawiam, czy by nie wrócić właśnie tam, ale tam też trzeba daleko rzucać. Ja już bym wolał, wiecie co, pójść na ten czas, który jest taki przejściowy, chyba postawić się na tym pomoście, bo jest blisko, wiecie? Albo czekajcie, zrobimy inaczej. Także decyzja zapadła taka, że pójdziemy na pomost na te 6 godzin, tylko dlatego, że tam nie trzeba daleko rzucać. A też nie spodziewam się, żeby coś się działo, ale jakbym chciał wędki przerzucić czy coś, to... Bo ja też chcę, jakby wiecie, wrzucić te wędki i jakby dopiero jak będzie coś brało, to wyciągać. Też chcę sobie zjeść coś w tym czasie, także... Tak zrobimy i tak się będę z wami żegnał, czyli 289 kilo, no prawie połowa siatki, no 9, będziemy po 9, jak widzicie, robili pauzę. Miało być troszkę inaczej, no ale też nam brania troszkę tutaj narzuciły inne tempa, jak widzicie, czasem rzeczy dzieją się na spontanie i na to wpływu większego nie mamy. No tu bym raczej nigdzie nie rzucał, bo to wszystko jest jako jeden spot raczej, więc... Po prostu pójdę sobie na pomościk i zobaczymy. Najwygodniej mi na tym pomoście będzie. O, tu się, słuchajcie, ładnie rozłożymy na pomoście. I właśnie 9:00 będę się z wami żegnał, akurat równa godzina. O 16:00 będziemy się widzieli i zobaczycie, ile mi tu przybyło. I oczywiście walczymy dalej z wyzwaniem. Na tym etapie, czy w tym momencie możesz oceniać, na ile twoim zdaniem uda mi się to wyzwanie zrealizować. Po to, że mamy pół siatki, to wcale nie znaczy, że się uda. Jeszcze wiecie, jest dopiero pół siatki. Także możesz ocenić, drogi widzu. A ja rzucam ostatnią wędkę. Parę razy sobie jeszcze, póki jest ten delikatny jeszcze jakiś tam ten szczyt brani nie jest najgorszy jeszcze, to sobie parę razy jeszcze rzucam. Dobra, 9:00 pauzujemy, widzimy się o 16:00 za chwileczkę. No i cóż, widzowie, mam powiedzieć? No jakby to powiedzieć, no miałem się z wami o 16:00 łączyć, bo w życiu bym nie pomyślał, że po 9:00. To tak sobie mówiłem, parę razy sobie rzucę. No i cóż, no i złapaliśmy kolejnego unikata, gdzie ten szczyt brani już jest praktycznie poza szczytem. No myślę, że chyba nadal tu zostanę. Nie wiem, czy jest sens tyle godzin, ale no połowa siatki jest. Troszkę 2 medale chyba gdzieś mi tam wpadły. Parę razy dosłownie sobie rzuciłem. Jak widzicie, od 9:00, kiedy się rozstawaliśmy, wiele czasu nie minęło, a już tutaj mi unikat siadł. No pewnie będę musiał miejscówkę zmienić. No i w tym momencie no mam tylko jedną w głowie, tą, o której wam mówiłem, no bo ta miejscówka będzie po części spalona. Nie wiem, co by oznaczało wrócić na poprzednią miejscówkę, ale to też by ta teoria się nie zgadzała. To znaczy, jeśli tam złowiliśmy unikata, tutaj nam on również siadł, więc nie ma problemu. A może sprawdzimy, skoro to jest wyzwanie. Zawsze te spoty zmieniałem. Może po prostu zostanę na tym spocie i będę miał taki jakby level hard. O, tak zrobimy, widzowie. Dla widza, dla was, moi drodzy. Także jeśli doceniasz teraz to, co zrobię za chwilkę, to zostaw proszę łapkę w górę, komentarz pod filmem. Będzie mi bardzo miło, bo zrobię level hard. A level hard będzie polegał na tym, że skoro mieliśmy się tu zobaczyć o 16:00, a słowo wypowiedziane no coś znaczy, to zobaczymy się tu o 16:00. Nie będę zmieniał spotu, co oznacza, że na tym spocie, który no po części jest spotem spalonym, przez to, że złowiłem unikata, dodatkowo jeszcze wykres brani jest no niekorzystny, będziemy widzieli się tu o 16:00 i wtedy porównamy sobie siatkę. Czyli taki level hard, bo to już jest naprawdę niemożliwe, żebym ja tu cokolwiek tak jakoś fajnie połowił. Nie będę prorokował, nie będę zgadywał. Także moi drodzy, widzimy się o 16:00. Mamy 9:35, kiedy będę pauzował nagranie. 353 kilo w siatce, czyli tak no, troszeczkę więcej niż połowa. No i zobaczymy. No i zobaczymy, moi drodzy, co tu się w takim razie zadzieje. Skoro jest to taki odcinek z wyzwaniem, też żartobliwie nazwany szczupak na święta, no to myślę, że będzie podwójne wyzwanie. Oprócz zapełnienia siatki, ten czas spędzić jeszcze na spocie, który jest spisany na porażkę. I wiem, bo pewnie posypią się takie komentarze, słusznie zresztą, że to jest totalnie bez sensu, co ja robię. Ale jest to wyzwanie. Pamiętajcie, że celem moim jest w tej chwili zapełnić siatkę. I będę musiał widocznie, ryzykując w tym momencie, że zostanę tutaj, jak widzicie, brań nie ma, no bo ten szczyt już jest na zero, ryzykując, że właśnie tak się to skończy, no będę musiał widocznie po 16 zacząć nadrabiać na kolejnych spotach. Ale to już będziemy kombinowali, jak wrócę, jak spotkamy się o godzinie 16. Także taka niespodzianka. No widzicie, wszystko dzieje się na spontanie i pewnych rzeczy nie zaplanujesz. W życiu, ja naprawdę bym w życiu się nie spodziewał, że o godzinie w pół do 10, gdzie ten szczyt brań jest dość lichy, strzeli mi tu unikat. Strzeli i pewnie na jakiś czas w ogóle załatwi jakiekolwiek brania, no bo to teraz już widzicie sami. Zanim jeszcze ten unikat, fakt, że zbliżamy się do 10, ten szczyt już jest naprawdę na samym dnie, ale no nie ma co gadać. Widzimy się, moi drodzy, w takim razie o godzinie 16. Już może wyciągnę do końca tego golema, żeby nie było. Nim już raczej, widzicie, rzucać nie będę, bo to sensu nie ma kompletnie żadnego. Gdybym wpadł na jakiś szalony pomysł, że... Nie, ale nie. Obiecałem. Dobra, nie zmieniamy miejscówki. Siedzimy tu do 16. Także do zobaczenia po pauzie o 16 godzinie, moi drodzy. No i minęła, moi drodzy, kochani, godzina 16, więc widzimy się ponownie. Ja już szybko zwijam się z tego spotu, idę gdzieś dalej. A pójdziemy tam na wprost w tą zatoczkę, ponieważ godzina 16 to jeszcze nie jest ten taki totalny szczyt. Nie chciałbym szczytu marnować na jakieś, no powiedzmy, gorsze spoty. Wykorzystamy go na maksa. 459 kg, prawie 460 kg w siatce. Moi drodzy, więc no bo oczywiście ktoś by zapytał, jaki sens było siedzieć prawie 6 godzin czasu gry. No łącznie na nagranie całego odcinka to mi chyba z 4 godziny zajmie, więc sensu pod kątem expa i kasy nie ma żadnego. I nie róbcie tego, jak najbardziej sensu to nie ma. Ja ten czas, no tej, że tak powiem, tego dołka, tych słabych brań wykorzystałem tylko i wyłącznie, moi drodzy, po to, ażeby... No wiadomo, zapełniam siatkę, robię wyzwanie, a zapełnienie siatki nie jest wcale aż takie łatwe. Czekajcie, to ja tutaj byłem przecież. Zawiesiłem się. Co się z takich ciekawszych rzeczy zadziało? No już nie włączałem nagrania, ale moi drodzy, jakoś po godzinie 15, chwilę po godzinie 15 siadł mi unikat. Unikatowy muskie goły, 22 kg, no nie jakiś super duży, jak widzicie, ale siadł. Także padło parę też medali, wyklaczki. Także coraz bardziej zaczynam wierzyć, że to wyzwanie jest realne, że da się je zrealizować. No jeszcze pewności, wiadomo, nigdy nie ma, bo Fishing Planet potrafi być nieprzewidywalny, ale przed nami są tak naprawdę jeszcze 3 spoty i ja myślę, że bez problemu tutaj troszkę dobijemy do tych 500 kg. No i polecimy oczywiście, widzowie, na spocik kolejny. Tu sobie może też rzućmy, chociaż ja nie wiem, czy ja tam rzucałem. Mi się wydawało, że mi nogi... Nie no, tego unikata to chyba nie złowiłem na mi nogi, serio? A nie, żywce shiner. Dobra, no to już trudno. Mamy odwrotnie. Nawet nie pamiętam, widzicie, jak rzucałem, bo tutaj się tyle dzieje, akcja jest taka szybka i zwrotna, także troszkę unikatów też w tej siatce będzie, nie można absolutnie narzekać i nie ma na co narzekać. Natomiast no teraz zaczynamy zabawę, no i mam do dyspozycji, tutaj chcę sobie jeszcze, bo to jest jeszcze ten szczyt taki bardzo dopiero zaczyna wchodzić na szczyt. Patrzymy medal z wyklaczek. To już nie ma znaczenia, nie walczymy aż tak o liczbę unikatów, chociaż nie ukrywam, że cieszę się, że w dzisiejszym odcinku udało się dla widza złowić nowy rekord osobisty jako unikat. Bardzo mi z tego powodu miło, ale no skoro wyzwanie, no to wiecie, tanio skóry nie sprzedam, jak zawsze mówił Pudzian, i jeszcze walka się toczy. Więc wiecie, nie będę mówił, to by nic nie dało, to by nic nie dało, tylko próbuję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No moi drodzy, mamy trochę czasu jeszcze przed nami. Ten wieczorny szczyt też bywa fajny, ale bywa też nieprzewidywalny, bo te spoty lubią się czasem mieszać. Dlatego najpierw wszedłem tutaj, mniej więcej wiem, jak to chcę ogarnąć. Zobaczymy, czy to się uda. Co do samego wyzwania, myślę, że jest ono realne, bo brakuje nam tak 150 kilo. Bym powiedział, około 160 może. Albo no dokładnie 157, nawet nie 157, 156 tam z małym hakiem. Już o taką skomplikowaną matematykę to na szybko mnie nie proście, to jest nieistotne w tej chwili. Także zobaczymy, moi drodzy, co to się uda nam tutaj zrobić. Myślę, że samo wyzwanie ma sens i na pewno nocne łowienie nie będzie potrzebne. Jak widzicie, zapełnianie siatki samymi szczupakami też ma jakiś tam sens. A to sobie rzucimy bardziej na prawo. Tylko muszę też obserwować, na ile ten spot nam odda, a na ile powiedzmy tam, gdzie łowiliśmy na pomoście, może mieć to jakieś znaczenie. No, ostatnio niby tutaj siadł unikat za unikatem na różnych dwóch spotach, także doszedłem do wniosku, że one nie są w jakiś tam sposób połączone, no ale to zobaczymy już w praktyce wszystko. Tutaj każdy szczupak jest mile widziany, nawet taka piątka, bo zawsze nam, wiecie, przybywa i niech przybywa jak najwięcej, chwilotrwaj. Także tutaj może do 17, o 17 chyba zaczyna się ten szczyt już bardziej konkretny. Także o 17 bym się raczej przenosił na spot ten typowo na muskie. No zobaczymy. A też dużo rzeczy na spontanie robimy. To jest chyba, no będzie najdłuższy odcinek w historii, no bo ten jednak z karpiem wigilijnym tak długi raczej nie był. No a tutaj robimy szczupaka wigilijnego. Niech i będzie szczupak na Wigilię, a co? Pewnie, że tak. Dla widza jeszcze coś bym fajnego chciał tutaj złowić, no ale przede wszystkim to jest też gameplay, dlatego też jest dłuższy odcinek, no bo chcę wam zdecydowanie pokazać, jak tą siatkę zapełniam. Skoro jest wyzwanie, no to jedynie pauzę zrobiłem na tym dołku, a tutaj cały czas lecimy. Nie oszukiwałem, nie opuszczałem tego pomostu. Ci wszyscy koledzy, którzy byli na łowisku, to widzieli, że siedzi taki Juken sobie, kurczę, na pomoście tyle godzin pod rząd, rzuca czasem spinningiem, nic nie łowi, no bo faktycznie w tym dołku, no to bywały momenty, że kompletnie nic nie łowiłem. Nie będę mówił, że było inaczej, no moi drodzy, no nie będę się zarzekał, że tu miałem jakieś brania, bo to się w czasie po prostu rozłożyło. No coś nam tutaj zaczyna powoli brać. Jako tako źle nie jest. Zobaczymy, widzowie, zobaczymy. Jak już te 500 kilo, wiecie, przebijemy, no to już będzie coraz bliżej. Chociaż pamiętajcie, że to wszystko też zależy, jak się potoczą losy, bo może być tak, że pójdziemy na jakiś spot, od razu trafimy unikata i nam te brania troszkę popsuje, więc tu do końca to nie jest wcale takie powiedziane, że nie może się nic zepsuć po drodze, nie? Także musicie być, słuchajcie, kochani, tego w 100% świadomi, że tu wszystko się może wydarzyć. Zresztą jak na prawdziwych rybach w świecie realnym. Też wszystkiego nie przewidzisz. Także to nic nie można jeszcze mówić na 100%, dopóki nie będzie ta siatka pełna. To nic nie wiemy. Na razie możemy sobie tylko i wyłącznie gdybać. Ale mamy brania. Zaczęły być brania i to mnie cieszy. bo to daje coraz większe nadzieje, że wyzwanie uda się zaliczyć. Jak już bym miał tą najmocniejszą siatkę, nie pamiętam od którego ona jest levelu, ale ta najmocniejsza, nie wiem czy jest 750 kg czy 700, już nie pamiętam, chyba 750, jak dobrze pamiętam. Także no to mogłoby też być wyzwanie. No ale ja myślę, słuchajcie widzowie, jak 620 kg nam się uda zapełnić szczupakami, no to jakby zapełnienie słabo bierze, to sobie rzucę w tym czasie. Zapełnienie, wiecie, 750 to już nie jest wielka różnica. Myślę, że jest to do zrobienia. Ale nie chcę tu kozaczyć, wiecie, nie chcę tu kozaczyć, bo mogło się okazać, że ja po prostu jakiegoś mega farta miałem. Także drogi widzu, jeśli masz ochotę, możesz też takie wyzwanie podjąć, tylko też się licz z tym, że jest to wyzwanie, które przede wszystkim w moim przypadku jest czasochłonne, no bo ja już 4. godzinę to nagrywam. No bo cały dzień od 5 rano nie przewijałem czasu, tak? Nawet jak ty na odcinku masz pauzę, ten czas najgorszych brań, no to ja cały czas siedziałem i pilnowałem, tak? To, że tam sobie zjadłem coś po drodze, no to spoko, ale... ale no niestety cały czas musiałem pilnować. Jest to na pewno, jeżeli zależy ci na kasie, na expie, no to nie jest nic, co warto, żebyś robił czy robiła. Kobiety też mnie oglądają. Pozdrawiam swoją drogą serdecznie. Wszystkie panie. Natomiast jeśli chcesz tak dla zabawy, że tak powiem, a to sobie przerzucimy może. Dla pizzu sobie zrobić takie wyzwanie, no to zachęcam. Jak najbardziej zachęcam cię, drogi widzu. Możesz, czemu by nie. Dobra, tylko teraz trójeczkę chciałem przerzucić, bo ja trójeczkę chciałem przerzucić tam, gdzie unikata trafiliśmy. 500 kg w siatce mamy, także brakuje 120 kg, ale jeszcze czas jest taki, w którym myślę, że nie będę przenosił się na kolejny spot. Jeszcze sobie tu chwilę damy. Wiecie, tak jakby mocno się upierać, to do 21 w takim razie mamy czas, czyli jak podjąłem kolejne hardkorowe wyzwanie, łowienie na spocie po złowieniu unikata, bo to wam przypominam, i zobaczcie, po paru godzinach kolejny unikat na tym samym spocie siadł, no, ale naprawdę ładnych parę godzin czasu gry minęło, nawet koło 5, tam chyba 5 godzin było różnicy czasu gry. Tak teraz mogę podjąć, słuchajcie, kolejną jakby zrobić taką jakby wyzwanie w wyzwaniu, o tak bym to nazwał, bo no de facto czas miałem, słuchajcie, do 5 rano, kiedy zeruje się siatka, tak? No 24 godziny czasu gry, aby wyzwanie spełnić. W tej chwili podkręcam to wyzwanie, robię sobie kolejny level wyżej, czyli do godziny 21. Czyli no do tego, aż zacznie się noc, aż się ściemni, ażeby po prostu spróbować coś tu, tą siatkę zapełnić, a zapełnić, przypominam, będzie świeciła się na żółto, wtedy znaczy, że jest zapełniona. To rozumiem jako zapełnić. Także podkręcam sobie tutaj korbkę, można powiedzieć, trudno życie. Myślę, że dam radę. Jestem, wiecie, ja zawsze jestem człowiekiem, który uważa, że niemożliwe nie istnieje. I tak jak na początku odcinka słyszeliście, może troszkę przytłaczała mnie ta ilość i podałem wam to na przykładzie też Eurotraka. Swoją drogą dzisiaj chyba na tym stanie troszkę już zmęczenia i gapienia się w ten Fishing Planet przy nagrywaniu. Możliwe, że dzisiaj też nagram odcinek z wyzwania właśnie w Eurotraku jakiejś mega długiej trasy. To będzie taki podwójny dzień z wyzwaniami. Nie naszło, ale wiecie, ja uważam, że wiecie, niemożliwe nie istnieje, nie można nigdy się poddawać, chociaż sam na początku nie do końca wierzyłem, czy to może się udać, tak teraz przekonuję się, no zdziwiłbym się widzowie, gdyby się okazało, że na tym spocie zamkniemy siatkę i zrobimy to do godziny 18, aż tak może aż takim optymistą, tak zwanym hura optymistą to nie jestem, ale no wiecie, jest to też możliwe, nie? Teraz do mnie dociera, właśnie jak to powiedziałem, że widzowie, kochani moi drodzy, jest to jak najbardziej możliwe. A tutaj, jak widzieliście w odcinkach ze szczupaków, w tym miejscu na Michigan nie łowiłem. Także jeżeli byście chcieli, ktoś z was by chciał, abym zbadał dokładnie tą zatoczkę, bo tutaj ten nawet jakoś specjalnie markerów nie miałem. Jedyne co mogę wam tutaj ten mit obalić, że to nie jest prawda, że tylko tutaj się łowi tego golema, czyli tego potwora, bo tak naprawdę wszędzie, gdzie są szczupaki, możesz złapać golema. I tego jestem przykładem, tylko niestety tego nie nagrałem, to jest tej serii levelowania konta. No nie nagrałem, moi drodzy, tego, a to wyszło zupełnie nie fart Stefan, bo założyłem przynętę na golema w zupełnie innym miejscu, chciałem złapać unikata, chciałem ją przetestować, a mi strzelił od razu golem i po prostu tyle było z łowienia golema, a to było w momencie, kiedy nawet nie miałem nagrywania włączonego, także niestety. Ale mówiłem o tym w serii odcinków, mówię, macie chyba z 5 odcinków, jeśli chodzi o Fishing Planet, o Michigan, ale nigdy nie nagrywałem, tak jakoś nie badałem tej zatoczki specjalnie. Jakoś mi tu specjalnie nigdy unikaty nie siadały, ale jeżeli byście chcieli, żeby na te dwa szczyty spróbować tą zatoczkę jakoś przetestować, to z miłą chęcią. Tylko nie każcie mi wchodzić w krzaki, mogę rzucać z tej strony, mogę rzucać z naprzeciwka. No, teoretycznie mógłbym i z motorówki, no ale ja uważam, że no już na takim sprzęcie, jaki mam, to jest bez sensu. Polecam wszystkim. Fajnie, że kolega tutaj ma 32 level i łowi na kajaczku. Bardzo fajnie. Tak to być powinno. Masz słaby sprzęt, niski level. Jak tu wchodzisz na Michigan, też tak zaczynałem i tak być powinno. Bo wtedy sprzętu nie zerwiesz. Natomiast, wiecie, na któryś z tych dwóch mogę spróbować. Mogę spróbować jeszcze poodkrywać jakieś miejscówki na szczupaki, ale to wiadomo, musiałbym testy jakieś przeprowadzić, bo jak już dla was odcinek nagrywam, to staram się no jednak pokazywać coś, co jest sprawdzone. Jak czegoś nie wiem, nie jestem pewien, to od razu mówię, że nie wiem, bo nie sprawdzałem. I dlatego jakby ktoś z was mnie zapytał, czy testowałem tą zatokę, no to właściwie teraz ten odcinek jest takim, no widzieliście to na początku, tak? Tutaj nam siadł unikat. Pewnie teraz nam też jakoś siądzie unikat, nie można tego wykluczyć. Ale to jest taki moment, w którym jakby drugi raz się za tą zatokę zabrałem, tak na dobre. Nie mówię, że nigdy tu nie łowiłem, ale nigdy jakoś specjalnie więcej czasu nie spędziłem, dlatego że słuchajcie, jak nagrywałem to, mając tam 30 któryś level, później 40 któryś, bo tak, też polecam Michigan na 40 którymś levelu jako odskocznie od delty. Bardzo polecam, fajna miejscówka, naprawdę. I fajny exp jest na tych szczupakach w porównaniu na przykład z jesiotrami, z karpiami. Według mnie nawet czasami wychodzi to lepiej na szczupakach. Ale to macie odcinki, to sobie wszystko możecie obejrzeć. Szczupak pospolity. Także tu coś tam gdzieś niegdzieś zarzuciłem, ale jakoś tam do tej... Może dlatego, wiecie co, że tutaj często ludzie stoją jeden na drugim. A ja mam swoje sprawdzone spoty, które no już widzieliście. Pomost, jeden pierwszy spot naprzeciwko. I tamte spoty mi najlepiej oddawały i jakoś specjalnie w tą zatokę się nie pchałem, żeby wiecie, komuś też nie przeszkadzać, kręcić się, jak też odcinki nagrywam. No mówiąc bardzo brutalnie, wolę mieć święty spokój. A tak jak widzicie też, jak ktoś jest na łowisku i do mnie pisze, to z góry przepraszam, mam wyłączony czat, co widać. Nie mam w ogóle czatu, nie wiem, czy piszecie coś do mnie, czy nie. No ja chciałem po prostu nagrać ten odcinek, że tak powiem, w spokoju, także z góry przepraszam, ale pozdrawiam wszystkich serdecznie, którzy są na łowisku. Śmiało możecie zostawić komentarz, jak wam nie odpowiedziałem, że byłeś i że pisałeś. To ci chociaż serduszko przypnę do tego komentarza. Dobra, 530 kilo, czyli 90 kilo, moi drodzy, zostało nam do celu. Myślę, że tak poczekam jeszcze dosłownie inaczej. 4 albo 5 rzutów spinningiem maksymalnie, albo 17:30 maksymalnie. Zobaczymy, jak to się... To myślę, że czasowo się raczej zbiegnie. I lecimy na kolejny spot. Tutaj myślę, że dalej już nie będę siedzieć, bo tą końcówkę już mam tutaj w miarę... Obsiedziałem ją dosyć mocno, bo i ten pomost jest tutaj niedaleko. Czas iść na początek tego pięknego zalewu, zbiornika i I tam sobie pójdziemy, tam myślę, że jakiegoś muskiego jeszcze bym mógł fajnego wyciągnąć, a żeby było jeszcze ciekawiej, mam pomysł po raz, chyba to już będzie piąte, widzowie? To już będzie chyba piąte utrudnienie, jakie sobie jeszcze zarzucę. Żebym tylko tego nie żałował, chociaż tak w sumie na samym początku mówiłem, jak mógłbym ten odcinek nazwać, prawda? Żebym tego nie żałował. Dobra, zaryzykujemy. Dla widza, dla wspaniałego widza. Mam nadzieję, drogi widzu, że docenisz, skoro oglądasz do tego momentu, to proszę cię, zostaw łapkę w górę, komentarz pod filmem. Napisz, że oglądasz, to będę miał dla ciebie niespodziankę. A zrobię taki myk, że na wszystkie 4 wędki, no niestety na golema nie mogę, ale na wszystkie 4 wędki założymy haki 10-0, bezzadzierowe. Albo zróbmy jeszcze większy hardcore. Dobra. Zrobimy, widzowie, jeszcze większy hardcore. Ostatni raz tutaj te minogi sobie rzucę, gdzieś może, ja wiem, gdzieś tam. Zrobimy jeszcze większy hardcore. Na 2 wędki założę haczyki 14-0, a na 2 10-0. Oczywiście bezzadzierowe, no 14 nie są. Oj, coś tam mieliśmy, jakieś branie, ale może się też o trzcinę zawieruszyło. A gdyby czasem była taka konieczność, to z siatki jakiegoś maluszka poniżej 5 kg wypuścimy i w to miejsce wejdzie jakiś może fajny unikat, może fajny medal. Jeżeli już by taka była konieczność, dlatego też ten odcinek jest dłuższy, bo podniosłem poprzeczkę, stwierdziłem, że zmieniam haczyki. Także może, dobra, to jeszcze z 2 rzuty. Przenosimy się na następną miejscówkę i myślę, że to zrobię, widzowie. Myślę, że to zrobię. Jestem bardzo pewny siebie w tym momencie, robiąc to. Wszędzie będą, znaczy będą 2 wędki na 10, 2 wędki na 14. Może dzięki temu uda mi się pobić dla widza jakiś rekord. I po raz kolejny, co wydaje się już totalnie niemożliwe, żeby w jednym odcinku się to miało stać, ale może po raz kolejny będzie napisane nowy rekord osobisty. Widzowie, może się to uda, możecie obstawiać. Jak oglądasz, napisz w komentarzu, czy to się uda. Czy uda się po raz, tylko nie przesuwaj do przodu, czy się udało, czy nie, tylko zgaduj, to jest zabawa, zgaduj. Napisz w komentarzu, będę wiedział, że jeszcze mnie po godzinie, właściwie po 1,5 godzinie filmu jeszcze oglądasz. Że jesteś stałym, wspaniałym superwidzem, a jeśli tak jest, no to oczywiście cię serdecznie pozdrawiam. Więc zostaw proszę komentarz o treści, na przykład oglądam i tutaj zgadnij, czy mi się to uda. Czy uda mi się po raz drugi rekord osobisty pobić? No jestem ciekaw, jestem ciekaw. Sam jestem ciekaw, czy mi się to uda. No raczej aż takim optymistą bym nie był. No to chyba za dużo przyjemności i szczęścia by mnie w jednym odcinku spotkało, widzowie, bo to w ogóle byłby sztos. Ale może... Ja już się będę zbierał. Dobra, jeszcze jeden rzut jeszcze zrobimy. Ostatni. Ta miejscówka mi średnio oddaje, jak widzicie. Tu szkoda czasu marnować, albo nie będę rzucał. Dobra. Ta miejscówka na razie mam jeszcze ją nieobcykaną, a mam 2 sprawdzone, więc skoro mam 2 sprawdzone miejscówki, pójdziemy na nie. Bo przecież no wyzwanie to wyzwanie, nie mogę tego wyzwania też, wiecie. A przepieprzyć akurat będzie w pół, jak te wędki złożę. Jeszcze muszę dojść tam w to miejsce. Także zmieniam zaraz haczyki. Widzowie. Przynęty będą takie same, czyli na 2 wędkach będą żywce. Shiner będzie to w stosunku mieszanym. 1, 1, 1, 1, czyli żywce, shiner i duże minogi. Zresztą sami będziecie widzieli, no bo nie będę pauzował. Sami zobaczycie, jak sobie zaraz sprzęt skonfiguruję. Ale najpierw przeniesiemy się w tamto miejsce, gdzie pójdziemy łowić, gdzie jeszcze dzisiaj nam unikat żaden nie siadł, a może czas najwyższy, aby właśnie w tym miejscu nam siadł jakiś fajny unikat. Także zobaczymy, widzowie. Naprawdę aż mam teraz stresa, bo to nie jest tak, widzowie, że ja coś mówię i jakby nie stresuję się ze swoimi pomysłami, czy się uda, bo ja mogłem sobie teraz naprawdę, wiecie, co się wydaje, że jestem o krok, już był, wiecie, witał się z gąską, tak? A tu się może okazać, że tej gąski nie będzie, bo czas leci nieubłaganie. A ja tutaj sobie jeszcze poprzeczki podnoszę. Także to wcale nie powiedziane, że to się musi udać, widzowie. Wcale to nie jest powiedziane, że to się musi udać. Mamy 2 spoty jeszcze do zaliczenia. Czasu coraz mniej, bo 3,5 godziny raptem. Tak? No bo 18, 19, 20, 21, no to są, mamy 3 godziny, tutaj jest 17:30, także po półtorej godzinki na spocie. Jeżeli tutaj nic nam nie będzie fajnie brało, to właśnie pójdziemy tam, gdzie są te markery, a może spróbuję stąd rzucać. Jestem też właśnie ciekaw, czy to odda. Także widzowie, robimy manewr następujący. Manewr będzie taki. Haczyki bezzadziorowe. 10-0 na pierwszej wędce. Czekajcie, bo się pogubiłem. Chwila, tutaj. Haczyki bezzadziorowe. 10-0, żywce shiner. Duże minogi, 10-0. I teraz uwaga. Happin's Hook, 14-0. Aha, będziemy musieli na nowo założyć. Dobra, już zakładamy. Czyli tu były żywce shiner. Żeby się nie okazało, że ich nie mam. Nie no, mam. Były, to może ja ślepy jestem. Wiecie, no 4 godziny już nagrywam ten odcinek, więc mogę siłą rzeczy coś robić inaczej, gorzej. A jeszcze czeka mnie ta trasa w Eurotraku, także tam będę pewnie większy szkodnik. Tam się dopiero, widzowie, będzie działo, jak zacznę w Eurotraka. Także patrzcie, 10-0, tak, żeby nie było. Cyk. 10-0. I cyk. Duże minogi, 10-0. I cyk. Ale jaja, no naprawdę sam nie wierzę w to, co robię. To już odcinek się powinien chyba nazywać oszalałem, ogłupiałem. No po prostu nic mądrego nie robię w tej chwili, widzowie, naprawdę. Cyk. I duże minogi na 14-0. Cyk. I już mam jakieś branie na dziesiątkach. A jeszcze nie zdążyłem spinningiem. Czekaj mi, niech ja zarzucę. Szczupaku. Poczekaj, nie uciekaj, poczekaj. Dobra, mamy jakieś branie. No właśnie, tylko byłby problem, jakbym od razu strzelił unikata. To mógłbym sobie strzelić w kolano. Chociaż jest nadal szansa, żebym te no, brakujące nam kilogramy dołowił. Te 90 kilo w sumie niecałe, bo już 85, chyba że ja liczyć nie umiem. I już mnie oczy, bo dobra, na szczęście nie jest, dobra. Okej, teraz mamy 80 kilo. Czekajcie, to była pierwsza wędka, a to pierwszą sobie bliżej rzucimy. Ale wyskoczył tam. I co ciekawe, słuchajcie, jak tych szczytów brań nie było, to też te szczupaki skakały. Jak łowiłem w tym czasie, co tych szczytów brań nie było, to jak najbardziej mi skakały, wyskakiwały te szczupaki z wody, tylko no po prostu nie chciały brać. No wiadomo, nie ma szczytu brań. Normalnie bym czegoś takiego nie zrobił, gdyby to, że w sensie, że siedzieć tam od tej 10 do 16 w tym poza szczytem. Normalnie bym czegoś takiego nie zrobił. No gdyby nie to, że robię wyzwanie i wiadomo, że zapełnienie siatki, przesuwanie czasu byłoby głupotą. Troszkę mi to pomogło, bo zwróćcie uwagę, że jednak te 100 kilo pewnie złowiłem przez te godziny, a tak musiałbym się jeszcze martwić, jak 100 kilo złowić, przesuwając czas. Także to chciałbym też, żebyście to mieli na uwadze. Natomiast no jest to medalowy, dobra, fajnie. Zbliżamy się. Jestem ciekaw, czy mi coś siądzie, słuchajcie, na te 14-0, bo oczywiście... jestem pewien, że szczupak może siąść, jakiś unikat na te 14-0. Taka 20, 20 parę kilo, no bez problemu, no przecież tak samo biorą karpie, tylko nie wiem, czy szczupaki lubią takiego rodzaju haczyki, nie? Ale to jest, jeżeli oczywiście jest tak, że nie lubią, no to wiecie, ja sobie sam jakby utrudnienie zrobiłem, bo na tym powiedziałem, tak, że moja trudność w tym wyzwaniu, już 5 chyba, będzie właśnie polegała na tym, że założę największe haczyki na 2 wędki, jakie mam. Są to właśnie te haczyki. Już większych haczyków nie ma. Bezzadziorowych niestety nie ma. 10-0 są największe bezzadziorowe. Tam palicho z tym expem, które trochę tam stracę, bo to wiecie, jakby ja to konto już tak by przestałem levelować, w sensie wiecie, no już bardziej dla was odcinki nagrywam. No bo też nie levelowałem. No bo nie wchodziłem do Fishing Planet, tak? A jeżeli wchodziłem tak prywatnie, to sobie chwilę tam coś popykać. I kompletnie, słuchajcie, się nie skupiałem na kasie, nie skupiałem się kompletnie na expie. To było po prostu takie, wiecie, for fun. Chociaż nagrywanie tego odcinka, jak widzicie, też jest for fun, no bo to jest wyzwanie, tak, gdzie spędzam 4 godziny nad nagraniem odcinka, więc... Więc pewnie ten odcinek chyba tak będzie trwał 2 godziny realnie. No ale dobra, dla widza. Fajnie, widzu, jak oglądasz cały odcinek, bo to też jest ważne, że oglądasz, że zostawiasz łapkę w górę, że komentujesz, możesz udostępnić gdzieś. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to bardzo cię proszę, zrób to, bo ponad połowa osób oglądających nie subskrybuje jeszcze mojego kanału. Zmieniło się to mocno. Niedawno 80% osób oglądających nie subskrybowało, a teraz już niby tylko połowa, no ale zawsze może być lepiej. Dobrze, no jestem ciekaw, czy mi coś siądzie na te 14. 2 wędki mam na 14. Żeby się nie okazało, że będę musiał bazować tylko, widzowie, na tą przynętę na golema, że tylko na to będę miał brania. Ale na pewno bym chciał jakiś nowy rekord osobisty dla widza jeszcze złowić. Bo w drugą stronę to się, słuchajcie, nie martwię. Jeśli już zapełnię tą siatkę, to pamiętajcie, że zawsze jakąś symboliczną piąteczkę można z tej siatki wypuścić. W drugą stronę się nie martwię. Ja tylko patrzę, żeby to naprawdę zaskoczyło, nie? Ten szczyt brani jest troszeczkę nieprzewidywalny. Bo widzicie, no mamy ten szczyt brań i to jest naprawdę, on jest na szczycie, a ten spot jakoś, chyba że po update'cie tak się stało, w sumie nie testowałem, bo ten spot mi trochę gorzej ostatnio oddaje. Tak jak maskie tutaj fajne łowiłem, unikaty, tak, no tutaj byłem, jesteśmy dzisiaj drugi raz w tym odcinku na tym spocie i to jest jedyny spot, na którym żaden unikat jeszcze nie siadł. No teraz możemy winić, wiecie, teoretycznie to, że na 2 wędkach mamy 14-0, no ale bez przesady na 2 kolejnych wędkach są dziesiątki, także, a kiedyś tu łowiłem przecież na 4 wędkach, na dziesiątkach. Także jak widzicie, nie ułatwiam sobie w żaden sposób. Dobra, zobaczymy, czy tak rzucimy. To jest naprawdę z jednego wyzwania tak naprawdę, typu jakie... To zupełnie na spontanie, słuchajcie, ten odcinek wyszedł, bo nagrywałem dla widza, jak złowić te szczupakotygrysy, tak? Nagrywałem odcinek, gdzieś tam pokazując to na odcinku. No tak o, na spontanie powiedziałem, że nigdy takiego wyzwania nie podejmowałem, aby zapełnić całą siatkę szczupakami. Podjąłem to wyzwanie. Widz mi napisał, no to zrób. Spróbuj, no to zrobiłem. No i jest odcinek, także ja nie jestem dobry w różnego rodzaju wyzwania i jeśli chodzi nawet o te szczupaki, to nie do końca byłem przekonany, czy to się może udać. Teraz wierzę, że się raczej uda, ale nie wiem, czy też znowu sobie nie zaszkodziłem za bardzo, nie? Bo to tak się wydaje, niby 80 kilo, widzowie, ale czas leci nieubłaganie I zwróćcie uwagę, że już mamy tylko 3 godziny do rozliczenia z wyzwania. Oczywiście wystarczyłoby 2 unikaty fajne złowić. Jednego tu, na drugiego na drugim spocie, ale obawiam się, że to też, widzowie, tak nie działa. Bo obawiam się, że jak na tym spocie mi siądzie unikat, to na tym za moimi plecami już wtedy nie. To też często mi się tak potwierdzało. Także no... O! Coś tam dzwoni, ale to dzwoni na dziesiątkach. Dobra, na dziesiątkach, widzowie, coś dzwoni, na minogach. Nie za duże chyba. Jakiś zwyklaczek. No ale dobra, zwyklaczek, nie zwyklaczek. Słuchajcie, my tu mamy siatkę zapełnić, a nie wybrzydzać. Bo z karpiami to ja, słuchajcie, mogłem sobie zrobić takie wyzwanie, że pełna siata unikatów. Jest ten film na kanale. I tam jak najbardziej takie wyzwanie sobie zrobiłem. No ale wiecie, no to są 2 inne światy. To są 2 inne światy, bo tam się nęci, tam jak na jednym spocie wyciągasz nawet 5 unikatów i nie ma z tym problemu. Czasami więcej, nie? Po prostu wyciągasz unikata za unikatem na spocie, jest ok, a tutaj jest tak, że wyciągasz unikata i kolejnego nie jesteś w stanie złowić. I powiem wam, że nie ma w ogóle możliwości. Jak ja ledwo, słuchajcie, co ja gadam, jak ja nie jestem w stanie... Znaczy namęczyłem się, napociłem, bo to naprawdę nie poszło tak łatwo, jak wam się wydaje. To się tak wydaje zapełnić siatę, ale sami widzicie, no to wcale nie jest tak hop-siup, nie? Cały dzień równo siedzę. Cały dzień w grze w sensie, nie? I jak widzicie, to nie jest tak hop-siup. Bo jeszcze siaty pełnej nie mamy. A czas ucieka, także jeżeli do 19 szybko czegoś nie złowię, to będę musiał zmienić spot i może, żeby się nie okazało, że ja sobie w kolano strzeliłem, zakładając te większe haki. Bo może tak być, widzowie, może tak być, że sobie właśnie w kolano strzeliłem, bo na 14 jest cisza. Teoretycznie, porównując do karpi, no bez problemu powinny brać te szczupaki na 14, tylko może być tak, że im po prostu ten rodzaj haczyka nie odpowiada, nie? Ach. Emocje, słuchajcie, emocje jak na grzybach. Dwugodzinny odcinek z tego wyjdzie, bez kitu. No kurde, tak ładnie skaczą, a żaden nie chce się nadziać. To jest dziwne. Ten spot coś czasem jest dziwny, bo... Ale dobra, ja jeszcze chwilę tutaj mu dam. Jak nie, no to się przeniosę na tamten i w razie czego jeszcze tu wrócę na wieczór. Na pomost to już nie ma co iść, bo słuchajcie, pomost to ja dzisiaj... Na pomoście to ja dzisiaj 2 unikaty złowiłem. Byłbym w mega ciężkim szoku, gdybym złowił kolejnego. O, a, tylko trąciło jakieś popierdółka. Dobra, ostatni rzut. Jeśli nic tu się nie będzie działo, to się przenoszę. Widzicie, to wcale dlatego mówiłem, jedna jaskółka wiosny nie czyni, nie? To nie jest tak, widzowie, jak się czasami wydaje, nie? Że to tak jest hop-siup. Nie. Zobaczcie, niby mamy sprawdzony spot, który zawsze oddawał, a tu jak widzicie jest już na tym spocie, no w zasadzie cisza, no jakoś wiele tu nie złowiłem. Gdzie mamy totalny szczyt brań. Także to tak nie jest, moi drodzy. Takie hop-siup. O! Dobra, coś się dzieje. O! Jeszcze takie popierdółki jakieś mi tu biorą. Ale dobra. Spoko, no 7 kilo to jeszcze nie jest jakaś tragiczna popierdółka, ale nie jest też jakaś rewelacyjna. Zawsze trochę więcej do celu, ale wiecie, do celu jeszcze trochę brakuje, no. Można powiedzieć, że łowię na 3 wędki w tym momencie, bo jak widzicie te 2 pozostałe, gdzie są haczyki 14-0, no to tak jakbym naprawdę tych wędek nie miał. Bardzo bym się zdziwił, znaczy zdziwiłbym się, jakby mi na tych 14 jakiś unikat fajny siadł. Byłoby nowy rekord osobisty. Zresztą marzę o tym, żeby w jednym odcinku dla widza to pobić, ale aż w takie cuda to nie wierzę. O! Ale to nie będzie żaden unikat niestety. Spoko, już nie wypuszczam, słuchajcie, z siatki już wiecie. Ładuję do siatki, a zawsze jak się siatka zapełni, wtedy możemy zamienić, tak? Więc najwyżej, słuchajcie, zrobimy to tak, że jak naprawdę bym już tą siatkę zapełnił, a złowił jakiegoś fajnego unikata, to damy go w miejsce jakiejś tam 5 czy czegoś. Te poniżej 5 kilo po prostu wykasujemy z siatki i wtedy, jeżeli tak się uda oczywiście, bo ja nie wiem, co mam w siatce. Widzowie, ja naprawdę nie pamiętam, co ja połowiłem przez ten cały dzień i ile ryb poniżej 5 kilo jest w siatce, bo jeżeli nie byłoby ich jakoś super dużo, to można zrobić wtedy, jest fajny też no, pomysł na tytuł odcinka, tak? Że pełna siatka szczupaków 5 kilo plus. Powyżej 5 kilo, nie? Ale to ja już nie chcę, bo ja już popadam, widzicie, jak ja wszedłem w temat wyzwania, to już popadam w jakieś totalne tutaj no, wyzwaniowe paranoje, które no są... Zaraz się mogą zupełnie nierealistyczne wydać. I pewnie bym zajrzał do siatki, to bym się sam zdziwił. A rzućmy sobie w ogóle w inną stronę. I tak czy siak myślę, że powinniśmy zmienić spot. Więc to będzie ostatni rzut. Jeśli naprawdę teraz nie będzie się nic działo, tak mówiłem, 18:30. Jeśli jakoś coś nie siądzie, jakoś fajnie, to zmieniamy spot na ten za naszymi plecami. To już właściwie ostatni spot, jaki mamy do dyspozycji. W najgorszym wypadku jeszcze możemy na tą zatoczkę, na ten koniec tego zalewu tam wrócić. To jest totalna cisza. To jak na szczyt brań, to uwierzcie mi, że te wędki powinny szaleć jedna za drugą. Już nawet pomijając to, że mam 14,0 haczyki na 2 wędkach. Przecież rzucamy przynętą na golema również, co widzicie. Tutaj za każdym rzutem praktycznie powinno być branie. Chyba że Fishing Planet, nie wiem, może powyciągałem wszystkie szczupaki. No nie powyciągałem, bo jakiś tam skakał. Czy chciałem, wiecie, pośmiać, że wszystkie szczupaki z wody wyciągnąłem, skoro mam 580 kg w siatce. Czasu coraz mniej, widzowie. 2,5 godziny. No nie ma opcji, no. Nie ma opcji. Zmienimy spot i najwyżej szybko. Albo nawet niekoniecznie musimy zmieniać spot. Czy ja wiem, czy stąd też się fajnie... No dobra, możemy stąd spróbować. Nigdy, słuchajcie, chociaż ja nie wiem, czy jestem gotów na takie aż hardkorowe akcje. Zresztą to jest blisko siebie. Nie wiem, czy jestem gotów na takie hardkorowe akcje, powiem wam szczerze, żeby rzucać, bo wiem z doświadczenia, że może być ten sam spot, masz te same markery, rzucasz z drugiej strony i nie masz brań. Już na taki hardcore kolejny nie pójdę, bo to wiecie. Chociaż dla widza. Dla widza to ja fajną rybę chcę złowić. Już dzisiaj dla widza, już dzisiaj, słuchajcie, limit wyczerpany dla widza. Dzisiaj już wyczerpany. Odcinek dla widza, wszystko w zasadzie jest już 5 rzeczy dla widza, także już wystarczy. Sorry widzowie, to już wiecie. Trzeba znać umiar, prawda? Wy się chyba zgodzicie ze mną, że umiar trzeba znać. Dobra, tutaj dobijemy tą siatę i najwyżej później jeszcze tam wrócimy, bo jestem ciekaw tamtego spotu i tam dla widza coś fajnego złowię. Chociaż może i udać się tutaj, ale tutaj jakoś tak szczerze nie wierzę, bo tu jakieś wielkoludy nigdy nie siadały. I zrobimy, widzowie, sobie tak. To musiał w ogóle wędki inaczej zamontować, ale dobra. Bo chciałem coś sprawdzić, ale to tak ni w dupę, ni w oko. Rzucam oczywiście dalej, bo tam są te muskie, a mi niekoniecznie zależy na tych szczupakotygrysach, bo już przecież ostatnio je wyławiałem, one też nie są zbyt wielkie. Dobra, minogi sobie rzucimy tam. Jedna wędka musi iść na prawo, tak specjalnie dalej, ale już nie chcę mieszać. Dobra, to jedną wędkę rzucimy sobie po prostu tutaj. O! I tu już się widzicie? I tak ma być. I tak ma być, widzowie. Już się coś dzieje, widzicie? I tak to powinno w szczycie brań wyglądać, a nie jak na tamtym spocie, że jest jakaś dziwna cisza. Taka niezręczna cisza. Nic mnie te szczupaki ze mną nie chcą gadać. I tak właśnie być powinno. Nawet jeśli oczywiście zwyklaki nam tylko biorą, to tak powinno być. No, maskinong, dobra. Niech będzie, no. Nie narzekajmy na maskinonga. Mamy szczupakotygrysa, spoko też. Też jest szczupak. Też jest szczupak. Też później może być tak, że go będziemy wypuszczali. A tu sobie rzucimy, zobaczymy na zwykłego szczupaka. Fajnie by było rekord pobić w szczupaku pospolitym. Bo nie pamiętam, jaki był mój rekord. To było gdzieś coś 17 kilo. Cholera wie. Naprawdę nie wiem, nie pamiętam. Sorry. A fajnie by było rekord pobić. Dla widza oczywiście. Rybka dla widza to wiecie, to jest poza konkursem. Rybka dla widza zawsze musi być. O. A, za szybko zaciąłem. Albo był za mały. Wiecie, tak czasem jest. No człowiek już 4 godziny siedzi i gapi się w ten monitor praktycznie bez przerwy. O, druga. Ja tu nawet jedzenie, słuchajcie. Jedną ręką jadłem, drugą rzucałem spinning, także wiecie, wybaczcie mi. Odcinek, no już mówię, spokojnie 4 godziny nagrywam, a sam odcinek będzie miał z 2, no ale dobra, niech ma. Czyżby jakiś unikacik? No, unikacik, ale rekordu niestety nie pobiłem. No cóż, nie pobiłem rekordu. Dobra, nie będę... Oj, nie będę się stąd, słuchajcie, zwijał, bo mamy tak niewiele, nam brakuje do szczęścia, że... Chociaż powiem wam, że aż mnie kusi, żeby jeszcze na chwilę się przenieść na tamten spot, gdzie są te muskie gołe. No ale dopiero co stamtąd wróciliśmy. To możemy zrobić tak, że zapełnimy siatkę. Niewiele nam brakuje, bo w sumie 2 medale i siatka będzie pełna i wtedy możemy wrócić tam, gdzie są te muskie gołe i ewentualnie... Znaczy tu na lewo też są, nie? Z tym tygrysim, ale tutaj mniej. Tamten spot bardziej oddaje na muskie gołe, przy czym no, tak jak widzicie, no dzisiaj on nie oddaje kompletnie, co w ogóle jest dla mnie szokiem. Bo to wam w odcinkach też polecałem jako fajny spot. No chyba, że się okaże, że tu będziemy mieli ciszę totalną teraz. Nie no, widzowie, żeby nie było, słuchajcie, że No się pospieszyłem, bo już stresa łapię, czy żeby się nie okazało, widzę ten zegarek, ten czas, wiecie, uciekający, żeby się zaraz nie okazało, że w ogóle, kurczę, wyzwania nie zaliczenia. Czekajcie, to może sobie tak złowimy, teraz w tą stronę sobie rzucimy, o. Raczej już nam żaden unikat nie siądzie, no bo to jest raczej już tutaj, wiecie, niewykonalne, skoro nam jeden siat... I w siatce chyba mam koło 5 unikatów, jeśli dobrze pamiętam. Sprawdzimy, porównamy siatkę na koniec wyzwania. Pokażę wam, nie ma, że nie. A, no właśnie, żebyście też nie myśleli, może widzowie, że wiecie, że tu jakieś sumy nałowiłem, czy jakieś inne ryby. Więc wam siatkę pokażę, nie bójcie się. To, że w chwilę nie patrzyliście, co się działo, była przerwa. Wszystko mogliście śledzić. Macie przed zatrzymaniem nagrania, macie po. Nawet bym powiedział, macie w trakcie, no bo jak tego unikata łowiłem, to już też było po tym czasie, jak zatrzymałem nagranie. Także zaraz wam siatkę pokażę. Jak wyzwanie, to wyzwanie, wiecie, nie można oszukiwać. Po co oszukiwać? O, coś się dzieje. Czyli 14 haczyki tutaj na razie mi nie oddają kompletnie. Czyżby jakiś... No nie, no chyba prędzej jakiś medal, no bo nie wierzyłbym, słuchajcie, w unikata tutaj, widzowie. No. Albo zwykły ten... myślę, że to będzie zwyklaczek raczej. Raczej będzie to zwyklaczek. A, maskinong medalowy. No proszę, to już nam tylko brakuje niewiele. Dobra, to wiecie co? To zrobimy sobie tak... Aha, bo to była druga wędka. No za dużego wyjścia to my niestety nie mamy, moi drodzy. Dobra. Raz się żyje. Umowa to umowa, prawda? Umowa to umowa. Dobra, zostało nam 6 kilo do złowienia, czyli wychodzi na to, że już teraz no raczej to wyzwanie zaliczę. Nie wiem, co by miało się stać, abym tego wyzwania nie zaliczył. Raczej je zaliczę. Raczej jeszcze wrócę na tamten spot, nad którym byliśmy przed chwilką. Żeby może spróbować jeszcze jakiegoś, ale to już bym raczej wtedy spauzował. Czyli zrobimy tak, że wam dam podsumowanie siatki, jak będzie oczywiście pełna ta siatka, nie? Podsumowanie siatki, a taki bonus po prostu, że spauzuję nagranie, gdyby tam coś fajnego się działo na tym spocie do 21, to oczywiście wtedy sobie będziecie mogli zobaczyć. A póki co, o, mamy branie. Czy już? Nie, to będzie jakiś piątka, przypuszczam. Chociaż piątka też może wiele zmienić. O, trójka. Nie wiem, po co ja to zatrzymałem, jak i tak będę zaraz wypuszczać. Nie, no takiego nie, już dajmy spokój z ulepszaniem tych wyzwań i tak myślę, że dla widza wyzwanie zaliczone, a już podejmowanie tego, żeby poniżej 5 wypuszczać i wpuszczać większe, to już jest za grubo. To już będzie za grubo, moi drodzy. Ostatnia rybka i mamy wyzwanie zaliczone. Jakiś zwyklaczek niech mi wskoczy. Pokażę wam siatkę, idę naprzeciwko na drugą stronę. No, tylko teraz co? Tu czy tam? Dobra, na razie mamy tu branie. Więc wyciągam tu, ale mogę wyciągać oba, nie? To mi zabroni, widzowie. Proszę, jeszcze medalowy się trafił. No i siatka pełna, widzowie, mamy to. Mamy to. Coś będę musiał z siatki, słuchajcie, teraz wypuścić. Coś będę musiał z siatki wypuścić, żeby to, co tutaj łowię, też może być medalowe, albo na pewno większe niż 5 kilo. Także mamy pełną siatkę szczupaków, którą wam zaraz pokażę. Ja jeszcze pójdę na drugą. Ojej, patrzcie, co tu się nagle zaczęło dziać. Ja pierdzielę, jeszcze się okaże, że unikata holujemy, nie? Dla widza. Nie no, w takie cuda to nie wierzę, żeby miał unikat siąść, natomiast szczupak muskie. Ojery, no to cokolwiek muszę wypuścić. No to nie jest takie łatwe teraz. Widzowie, to nie było wcale takie łatwe teraz wypuszczać. Słuchajcie, to nie jest tak łatwo wypuszczać, słuchajcie, bo to trzeba znaleźć odpowiedniego. Jeszcze bym się pomylił, słuchajcie, unikata wypuścił i wyzwanie niezaliczone. Także chcę spróbować mimo wszystko te poniżej 5 kilo. No ten jest maskinong poniżej 5, no to jakby go już siłą rzeczy wypuścimy. Dobra, widzowie, pokazuję wam siatkę. Ja idę sobie dołowić jeszcze tak dla przyjemności. Może się okazać, że będziecie mieli bonus do filmiku, bo spauzuję nagranie. I może się okazać, że to wyzwanie zrobię na tej zasadzie, że wszystkie poniżej 5 kilo wypuszczę i zamienię. Zobaczymy, zobaczymy. To się okaże za chwilę. Tymczasem, moi drodzy, kończąc i żegnając się z wami w tym no, wyjątkowo długim, dwugodzinnym odcinku, no bo to jest, no nie wiem, no to jest jakaś historia. Sam nagrywałem ten odcinek, to już widzę 4,5 godziny. Moi drodzy, proszę bardzo. No jest troszkę tych poniżej 5 kilo, jest, więc tu bym naprawdę sobie miał co się pocić. Jest ich nawet, bym powiedział, połowa siatki tych poniżej 5. Także to jest może niewykonalne, co ja sobie teraz założyłem. Mamy, jak widzicie, kilka medali. Mamy muskie gołe, także to jest moja siatka, całą wam przelecę, zobaczcie, czyli unikatów mamy raz, dwa, trzy, 4, 5, 6 unikatów mamy w siatce, a ja byłem przekonany, że mamy 5. Czyli mamy 6 unikatów, no medali to już wam nie powiem ile mamy, bo nawet mi się nie chce, moi drodzy, liczyć. Ale zobaczcie, tak wygląda moja siatka, 600 kilo, zaliczone wyzwanie, ja idę sobie na drugą stronę. Tutaj po prostu spauzuję to nagranie, chociaż się z wami już pożegnam, bo może się, to już jest raczej mało prawdopodobne, abym tutaj jakieś cuda powyciągał, ale może po prostu na zasadzie przebitek wam pokażę, jakby jakieś coś fajnego siadło, bo wtedy może bym faktycznie tą siatkę opróżnił z tych poniżej 5 kilo, aczkolwiek to już jest naprawdę totalnie niewykonalne, aby szczupaki tu były większe niż 5 kilo tylko w siatce. To jest niewykonalne. Natomiast ja się będę z wami żegnał. Drogi widzu, dziękuję ci za wspólnie spędzony czas, za 2 godziny razem. Fajnie, że chcesz mnie oglądać. Już tradycyjnie przypominam, będzie mi miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem, bo to też raz, że motywuje mnie do nagrywania kolejnych odcinków, bo widzę, że wam się to bardzo, bardzo podoba. Jest to dla mnie mega frajda i mega motywacja. A z drugiej strony, no, te zasięgi YouTube'a są bardzo ważne, żeby gdzieś tam się przebijać przez tłum różnych filmików na YouTubie, to te komentarze, łapki w górę czy udostępnienia są bardzo, bardzo potrzebne. No i ja rzucając wędki będę się z wami żegnał, raczej nie spodziewając się, że na haczykach 14.0 coś tu jeszcze złowię, ale tak jak mówię, zrobię pauzę, bo gdyby się okazało, że przed 21, no mam niecałe 2 godziny, coś tu się by miało fajnego odwalić, to chciałbym, abyś ty, drogi widzu, to widział. Także dziękuję za wspólnie spędzony czas. Trzymaj się, do następnego. Cześć.